Wiecie doskonale, że uwielbiam tematy związane z miłością, tak? Więc dzisiaj tak wyjątkowo chciałbym opowiedzieć o bolesnej miłości Ettinów, której nie udało mi się jeszcze zrozumieć. Ettiny to naprawdę ciekawe stworzenia, w szczególności kiedy do dzielenia łoża chodził tego typu przeciwnika. Bo o miłości mówić tutaj nie można, kiedy Ettinka Ettina ciągnie do łoża. Ta relacja bolesna, pełna jęków i krzyków, kiedy Ettin już nie chce, a samica chyba potrzebuje odwyku, bo żądza w niej ogromna, myślę, że nawet ją wzrostem przekracza, kiedy w swoją rolę kochanicy wkracza, a Ettin wyczerpany na brzydki pysk pada, kiedy to Ettinka już szósty raz go dzisiaj dosiada. Witamy na kolejnej sesji DDD, naszej dzielnej drużyny debili. Ostatnio nasza drużyna weszła z małymi przeszkodami na statek Łupieżcy Umysłu. Trochę po nim pochodzili, znaleźli kilka pomieszczeń, ciekawych rzeczy. Uratowali 8 osób, których wypuścili na wolność poza statek. I żeby trochę ochłonąć po walce z wilkopsami, czy co to było, zebrali się w jednym miejscu, tam gdzie są kapsuły, i odpoczywają, chociaż może ciężko to tak nazwać, bo jednak są na obcym terenie i dodatkowo w dziwnym miejscu, które jest pokryte śluzem i wygląda jak żywe stworzenie, które cały czas gdzieś się przemieszcza, słychać cały czas jakieś dziwne dźwięki tam. I co robicie w tym czasie? Co robimy? Idziemy na tą górę, czy patrzymy, co tutaj na dole jest, żeby nas nic nie zaskoczyło? Nie wiem, może znajdziemy coś do leczenia, ja bym się czegoś napił, ale nie wiem, mam jeszcze parę takich mikstur zapasowych, ale żeby... Może wyczyśćmy już ten dół do końca? No bo jak jeszcze znajdziemy to jakieś pomieszczenie z innymi kapsułami, to też dobrze by było. Nie wiemy, co znajdziemy u góry. Jakby się nadarzyła okazja, żeby to wszystko wysadzić w pizdu, by było dobrze. I dobrze by było wiedzieć, co zostawiamy na dole. Może tego chłopa znajdziemy, co zniknął w tej ciemności. Chyba, że już poszedł ostrzec dowódcę tutaj, chociaż wtedy to już tak będzie. No to wtedy i tak mają sporą przewagę nad nami czasową, więc możemy im chwilę dać chyba poczekać. Dobra, to sprawdźmy, co tam jeszcze. W ogóle tam były jakieś te mikstury, nie? Dziwne. Ja ich nie rozpoznałem. Mordegard chyba też nie. Nie wiem, czy o, to na pewno ja, słuchajcie, to ja się zgłaszam, ja sobie na nie popatrzę, na pewno coś rozpoznam. Trzymamy kciuki. No to. Może coś będzie do leczenia, ja nie wiem, nie, dziwne fiolki mieli. A ja idę sobie do pomieszczenia oglądać fiolki. Nie mam prawdopodobnie pojęcia, na co będę patrzeć, ale popatrz sobie. To idę za Ilą. Ja muszę się cofnąć do pomieszczenia, gdzie schodziliśmy i chcę sprawdzić drzwi, te co są, jak patrzymy na to pomieszczenie z kapsułami, na lewo. Dobra, Ila, powiedz mi, a tam oglądasz tylko te fiolki, czy na przykład porównujesz do tych, których masz, jeśli jakieś masz, czy jak to wygląda? Co, ja mam jakieś tam, mam tą światła, tą jedną potkę. Cały czas noszę. No tak sobie zerknę na te swoje, co mam, ewentualnie otworzę te swoje, powącham. Ale tej reszty tak z bliska nie chcę wąchać, tak ewentualnie z daleka. Tak, wiesz, się tak... Tak, właśnie. No myślę w sumie, że Ila mogłaby sobie na sztukę przetrwania rzucić, bo ona zna się na takich różnych zapachach, różnych tego typu pierdołach, no to... Znam się na smrodzie. Dokładnie, więc może po zapachu rozpoznać. To twoja ekspertyza. No. Może. Zawsze stwierdzę, czy czymś pachnie, czym, co znam, czy nie znam. Dokładnie, rzucaj. 17. Rzuć mi, już ci mówię. Okej, to będzie dosyć, czekaj. Dorzuć do 10. 5. Dobra, znajdujesz, rozpoznajesz może inaczej, bo znaleźć to widzicie wszystko. Widzisz dwa eliksiry, które jesteś w stanie rozpoznać. Jeden z nich to jest potka leczenia, mała, czyli 2d4 plus 2.
I dodatkowo widzisz potkę, która daje ci rezystans magiczny, w sensie odporność na magię. I rozumiem, że zaraz mi podasz, jakie nuty zapachowe wylatują z tych potek. Jakieś, nie wiem, chyba sosna, nie wiem, trawa po skoszeniu, pojęcia. Nie wiem, z czego do końca są robione te potki, ale myślę, że raczej na pewno... z magicznych roślin. No tak, ale no myślę, że jesteś w stanie rozpoznać po prostu, że jakby... Dobra. Te potkę leczenia, no jakby tyle razy piłaś, że już po zapachu wiesz, że o, to jest ten smak, nie? Lubisz, ona może, to, nie wiem, działa. Może ona ma trochę inny kolor niż zazwyczaj, ale w zapachu? No, jest lecznicze. Peczatro! Ta jest lecznicza, trzymaj. A ta... Troszkę śmierdzi. Nie lubisz do końca tego zapachu, ale jesteś w stanie go rozpoznać. Dobra, bo tutaj trochę piżma jest, więc ten, no to pewnie to coś, co daje obronę przed magią. Fuj. Ja zawsze poznaję tą potkę, bo ona śmierdzi jak fretka. A fretek nie lubię. I ty to po samym zapachu byłeś w stanie wywnioskować? Akurat ta ma odpowiedni kolor, zobaczcie. I tak pod światło, widzicie, ona tutaj tak na dole takie menty pływają. To ona. To ona, tak 99% ona. Tylko ta potka nasza lecznicza to ma jakiś taki dziwny, nieklasyczny kolor, ale pachnie identycznie. No ale sobie powąchajcie, porównajcie z moją potką na przykład. Okej. Okay. To jak będę robił... jakieś ten, to poproszę cię o pomoc w roli eksperta. Od zapachów i od smrodów, tak? Od zapachów, tak. Dobra, ale to rób coś pachnącego, nie śmierdzącego. Postaram się. No, także te dwie znam, ale ta reszta to jest coś dziwnego już. Wolę, te inne mają jakieś takie dziwne, intensywne zapachy, wolę tak bardzo się nie zbliżać z nosem. I mechanicznie ta odporność na magię to jest, że ci daje połowę obrażeń magicznych, czy ułatwienie w rzutach obronnych na magię. Tak. Tak, dokładnie. Nie, czekaj. Masz ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko czarom na jedno i innymi magicznymi efektami, czy nie wiem, jak będzie magiczna pułapka, to też na jedną godzinę. Okej. Okay. W sumie dobre znalezisko. Ty to Ila pewnie byś rozpoznała już po ten, nawet nieprzytomna mikstura leczenia. Już tyle razy przyjmowałaś nieprzytomna będąc. Tak. Wiesz, to już sam zapach mnie ocknie. Tak. A żeby to tak działało. A gdzie Emma i Menor? Właśnie tak stoję w przejściu, patrząc, czy nic nie nadciera z korytarza i się obracam tam gdzieś. Obserwuję. Emma, otwierasz drzwi. Znaczy otwierasz drzwi. Podchodzisz, śluza się otwiera. Na początku pewnie tak delikatnie starasz się ją uchylić, zerkasz do środka i w sumie... Chciałbym zaznaczyć, że jestem uzbrojony. I urocza. Wchodzisz do środka, bo nie widzisz żadnego zagrożenia, nic tam się nie dzieje. I tam jest kilka skrzynek, które wyglądają bardziej jak, tak samo jak ten statek, jak takie wnętrze tego mimika, ale nie jest to mimik, nie zaatakuje cię, nie rusza się, jak tam podchodzisz. Widzisz, że te skrzynie są wypełnione jakimiś różnymi śluzowatymi przedmiotami, niektóre mają jakieś takie, wyglądają trochę jak macki, inne wyglądają jak jakieś takie wnętrzności może, nie wiesz do końca, co to jest. No tak. Taki miszmasz różnych rzeczy, które wyglądają obrzydliwie i widzisz też taką, no taką błonę, tylko dużo cieńszą niż to przejście, które tu jest i za tym widzisz kolejne dwa takie mniejsze pomieszczenia, które mają podobne rzeczy w sobie. Też mają jakieś skrzynki z różnymi rzeczami. Jeśli chcesz, możesz sobie rzucić na percepcję, może coś ci się rzuci pomiędzy tymi dziwnymi cosiami, które tam są w tych skrzynkach. 12. Nic specjalnego tam nie znajdujesz. Tam może jakieś narzędzia jeszcze takie dziwne. Wychodzę czym prędzej stamtąd. Co? Wychodek? Ciężko stwierdzić. Jeżeli tak, to srają dziwnymi rzeczami. Dobra. Gdzie jest Elmenor? Całe to miejsce jest takie... Elmenor, jesteś tu na niewidzialności, czy mam cię...
Elmenor raczej już nie ma niewidzialności, bo rzucał czar. Tak, ale może, wiesz... Nie do ciebie. W ogóle, co ty robisz? Nie macie tu. Jak się odezwiesz głośno, to on gdzieś tam wychyli z tego pokoju, tak, na końcu korytarza, żeście wszyscy poszli, a on studiował dźwignię, tak jak deklarował. Po prostu wychyli głowę. No, jesteś, dobra. Trzymajmy się razem. Dobra, sprawdźmy jeszcze niżej i dalej. Mamy miksturę uodparniającą na magię, na efekty magiczne. Łatwiej ich uniknąć i to wszystkie jakby... Jakikolwiek czar będzie ci łatwiej po prostu uniknąć, czy to kuli ognia, czy zauroczenia. Więc jakby ktoś coś, czy zachować sobie na razie. Zostaw sobie. Zostaw sobie i tak najwięcej obrywasz. I podnosisz tak, że piesza tro. Musisz przeżyć, żeby móc uratować Trinę, podpowiada ci wewnętrzny głos, zostaw se tą podmiotę. Kto to mówi, kurwa? Patrzę się, bo schowałem ten jakiś dziwny amulet, kurwa. Odbija cię, Atro, uspokój się. Chcesz do tego na końcu tych drzwi. Chciałbym zauważyć, Mordegardzie, że mi skórę trzeba było ratować raz podczas naszego życia w Ister. Więc no. To, że najwięcej obrywam, to kłamstwo. Przepraszam sobie. Wypraszam sobie. Okej, okay, dobrze. Chciałam powiedzieć, że... Może teraz jestem najbardziej ranny, ale no. Jesteś czubkiem naszej włóczni, tak? Stoisz na... Wystawiasz się na... O tak. Słuchaj, ty się wystawiasz na takie łatwe po prostu odzywki, że no... Słuchaj, łatwo mógłbym cię... nazwać po prostu, że ty jesteś czubkiem, ale nie zrobię tego. Ale wiedz, że ty się bardzo łatwo wystawiasz na takie teksty. I to nie moja wina akurat. No tak, doceniam twoją powściągliwość w tym przypadku, tak? No, więc cieszę, że tego nie zrobiłem. A idę za Emu, bo on gdzieś tam już podchodzi. To Menor się zbliży, gdzieś tam przyjdzie do nich. Bo wiecie, że tam jest taka dźwignia na ścianie i że no, nie wiem, co dokładnie robi, ale podejrzewam, że zabierze nas na wyższy poziom albo na niższy poziom. Tak, tak, mówiłaś. No, ale trzeba sprawdzić ten dół najpierw. Ubezpieczyć się. Ojej. Emma, podchodzisz do kolejnej... Podchodzisz do kolejnego przejścia. Emma? Magazyn. Tak, do kolejnej śluzy. Mają papier toaletowy. To do tego wychodka, który widziałeś. Dobra. Emma, podchodzisz do tej błony, żeby otworzyć te drzwi, to przejście. Ono się leciutko najpierw otwiera. Już znaleźliście sposób na to, żeby po prostu podejść, żeby to się tak powoli tylko uchyliło, żeby tam zerknąć, potem ewentualnie otworzyć to dalej. I gdy zerkacie, widzicie po prostu jakieś kolejne skrzynie. Te już są trochę bardziej... takie, które znacie. Jakby po prostu może zgarnęli je gdzieś z portu. Widać, że już są trochę pokryte tym śluzem, ale no, są drewniane normalnie, są beczki. I jak podejdziecie bliżej, widzicie też, że na środku jakby są niektóre w taki okrąg tworzą na środku. Nie, że są złączone całkowicie, tylko po prostu jest tam parę sztuk, które po prostu w sumie łącznie, jak tak zerkniecie, to po prostu tworzą jakiś okrąg na środku. A tak to w samych tych skrzyniach, to tam niektóre są lekko uchylone, pootwierane, to tam są jakieś po prostu metalowe różne rzeczy, pierdółki, jakieś może gwoździe, może jakieś narzędzia. Ja chcę się, jak tam w parę osób stoimy, widzę Emmę, ile obok siebie, to tak. Bądźcie uważni, bo oni się lubią chować między tymi skrzyniami, chyba. Ja już wyciągam też nunchaki. To ja sobie zostanę w drzwiach i ewentualnie będę celować z łuków, cokolwiek. To ja chcę podejść do tego kręgu na środku. Skrzyń. Czy co tam było, nie wiem. Dobrze, podchodzisz, ale tylko tak z boku, czy wchodzisz bardziej do środka, czy co robisz? Chcę zobaczyć, co się znajduje w środku kręgu. No ogólnie to jest podłoga, nic tam nie ma, nic jest, nie jest narysowane, nic nie widać. Ale możesz rzucić sobie na intuicję. Ja chcę się rozejrzeć dookoła, czy nie przyuważam nigdzie żadnego przyczajonego źródła? 16.
Możesz sobie rzucić na percepcję, Atro. Gdy podchodzisz do okręgu i tak czujesz, że jakieś takie... nazwę to powiedzmy takie wibracje idące od tego okręgu, tak? Czujesz, że coś z tym okręgiem jest definitywnie nie tak i czujesz takie dreszcze, jak podchodzisz bliżej. Im bliżej jesteś, tym większe dreszcze czujesz od tego okręgu. Dobrze, czy mogę, bo on, rozumiem, te skrzynki są, bo są duże skrzynki, małe skrzynki, bo te skrzynki tworzą tam ten krąg, tak? Tak, to są takie zwykłe skrzynie, powiedzmy, nie wiem, sięgają ci maksymalnie do pasa takie skrzynki, nie? Czy te skrzynki są ciężkie? Myślę, że dałoby radę je... Spróbować jedną nogą spróbować pchnąć, żeby się przewróciła tam do środka kręgu. To nie, to zdecydowanie nie. Musisz w to włożyć dużo więcej siły. Czy ja przypadkiem wchodzę do tego kręgu? Jedynka na percepcję. To jest dobre pytanie, Atro. Myślę, że tak, że Emma, widzisz, jak gdzieś kątem oka, jak już tak skupiasz na tym kopaniu tej skrzynki, przesuwaniu, i że Atro wchodzi do środka, do tego okręgu, tak się zapatrzył jakiś punkt po drugiej stronie sali, tak idzie po prostu. Obserwuję go. I widzisz, jak w którymś momencie po prostu jest praktycznie na środku tego okręgu i widzisz, jak się zatrzymuje i nie może się ruszyć i w ogóle całkowicie go tak sparaliżowało. I tylko tak jego gałki oczy tak chodzą w te i we w te i widać, że totalnie nie wie, co się wydarzyło z nim. Atro, w tym momencie jesteś jakby sparaliżowany, tak? Nie możesz się ruszyć, nie możesz za bardzo mówić, po prostu stoisz. Mogę oddychać? Możesz, tak. Żyjesz, po prostu nie możesz się ruszyć. Więc wyciągam moją tajną broń. Linę. Rzucam jeden koniec w stronę Atro, każę linie opleść się wokół Atro i go spróbuję przyciągnąć do siebie. Dobrze, a co robi w tym czasie reszta? Ja stoję oparta o to coś, co się otwiera. I tak patrzę, jak Atro zamiera. Tak. Emma, co mu się stało? Ale dalej nie podchodzę do nich bliżej, tylko widzę, jak Emma tam tą liną coś zaczyna czudować. Może Elmenor, dobrze. Ja się wolę nie opierać o to. Ale... Ja zaglądam po prostu do środka, tak? I widzę to, co widzi Ila. Jakby no... W pierwszej kolejności nie wiem, co zrobić, w drugiej też nie. I czekam na jakąś informację, bo jestem zszokowany. A mówiłem, żeby jechać windą. To nie. Zapisujesz się na karteczce, wszyscy są debilami. Mordegardzie? Ja myślę, że ja jestem zafascynowany tutaj wszystkim, co jest dookoła, więc po prostu, wiesz, wodzę wzrokiem po ścianach, po tych pomieszczeniach, po tych przejściach z błonami. Jest z jednej strony obrzydliwa, ale z drugiej strony to jest biotechnologia, o jakiej nigdy nie widziałem. Dodatkowo masz tutaj dużo jakiegoś złomu i różnych metali, więc możesz sobie przeszukać, tak. Może coś znajdziesz, jakieś części do Rezamundy, więc... Dokładnie. Rzucać na percepcję, czy tak, coś znajdziecie? Możesz rzucić. Dawaj jedynkę, dołącz do mnie. Tak. Nie no, dawaj krytyczną 20, to się okaże, że jeszcze wózek na złom zabrał. Ema, bo ty coś chyba chciałaś wcześniej odpowiedzieć, Ili, czy nie? Czego zatkało? Marynadzie, przeglądasz te skrzynki, ale w sumie już wszystko z tego masz, nic ci się więcej tak nie przyda, to co by ci się przydało, to tego tu nie ma, po prostu nie widzisz. Ale i tak chodzę zafascynowany dookoła. No, dokładnie. Lina daje radę, magia na nią nie działa. Przesuwaj powoli dosyć Atro tak w twoją stronę i takimi, tak jest takie szur do tyłu. Nie, Atro, ty tak czujesz, że coś cię przesuwa, ale nie możesz się ruszyć. Dopiero w momencie, jak twoje ciało w całości przekroczy tą linię jakby tego okręgu, zaczynasz powoli czuć cokolwiek. Najpierw, wiesz, koniuszki palców. Tak możesz machnąć jednym, dwoma palcami, potem zaczyna ci przez czucie wracać już w dłoniach, potem przez przedramiona do ramion i dalej, i nogi, i wszystko. I w pewnym momencie możesz już się ruszać, ale czujesz po prostu takie odrętwienie całe. Wszędzie masz takie mrowienie przez ciało. W co żeś wlazł? Nie mam pojęcia. O, dzięki, Emma. Czy ty możesz uważać, a nie włazić w takie rzeczy? Słuchaj, no... No przecież to coś ty, on, no przecież Atro nigdy się nie pakuje w takie sytuacje. Jego nigdy nie trzeba ratować. Mordegard, żeby ciebie zaraz nie trzeba było ratować z czegoś.
Nie zauważyłem, dobra? Skrzynki stoją. No co ja miałem? Nie włazić w pułapki! No ale skrzynki sobie stoją. Co nie miałem? W ogóle... Okej, okay, dwie rzeczy, bo miałem trochę czasu na przemyślenie tego. Nie mogę się ruszyć. Z jednej strony mnie kusi zobaczyć, co jest w skrzyniach, a z drugiej strony, nie wiem, może tego nie psuć i zrobić z tego pułapkę na coś, co by... Chociaż nie wiem, czy to ma sens. Dobra, olejmy to, bo po co nam to? Idźmy dalej po prostu. To jest z miasta. No... Ja podejrzewam, że pod tymi skrzynkami musi coś być, jakiś krąg, nawet, nie wiem, coś... I te skrzynki po prostu to zasłaniają. Olać to. Może. Niepotrzebny nam jest ten krąg. Nie tak jest, chcę zobaczyć, co jest w skrzynkach. No w skrzynkach no, widzisz jakieś pierdoły z miasta, jakieś śmieci. Nie. Ja chcę spróbować, nie wiem, otworzyć jedną. Bez problemu ją otwierasz i w sumie jest to samo, co w pozostałych skrzyniach. Nie ma nic takiego, co by ci się w tym momencie przydało. Chyba, że użyć sobie jeszcze raz, ale tym razem po prostu D20. 9. To nie znajdujesz nic ciekawego. Faktycznie. W tym pomieszczeniu widzicie też kolejne przejście jeszcze do góry prowadzące. Znaczy do góry, w sensie nie w górę, tylko wasze będzie po waszej lewej. O, przejście. To co, idziemy dalej? Czy dostałeś się już? Tak, już chyba dobrze. Idziemy omijając łukiem, to coś. Tak. Więc idę przodem, podchodzę do kolejnych drzwi. Coś znalazłeś? Kolejnej śluzy. No dużo tu jest błon, nie? I metal. I w sumie nie myślałam, że... bo to jest technologia, ale to nie jest taka technologia, do jakiej ja jestem przyzwyczajony. To jest jakaś biotechnologia. Nie mam się do tego pojęcia, jak się za to zabrać. Fascynujące, nie? Nie. No może nie zabieramy nic. Najlepiej chyba się w ogóle za to nie zabierać. Ja się wyglądają te drzwi? No. Tak, ale jeśli by to gdyby to połączyć, gdybym mógł na przykład Rozamundzie jakąś nową... Ja bym się zastanowił, czy to ty się zabierzesz za to, czy to się zabierze za ciebie. To wszystko się rusza. Pulsuje. Podchodzicie do kolejnego przejścia, do kolejnej śluzy. No tak samo. Otwieracie ją lekko, ona robi takie plaśnięcie w momencie, jak się otwiera, ma więcej tego śluzu, jakby tak ciężej się otwiera dużo i to tak już cieknie z tego praktycznie. Ale mimo to się otwiera, daje radę. I zauważacie za tym po prostu takie półki, ale te półki są zrobione tak samo jak cały ten statek, z jakby wnętrzności, tak? Na tych półkach widzicie taką biblioteczkę. Są jakieś różne księgi. Niektóre księgi są dosyć proste, podobne do tych, które macie, tak, normalnie. Niektóre z nich są oprawione na pewno z jakiejś skóry. Niektóre mają różne kolory i różną taką teksturę, która czasami jest miękka, czasami taka gumowa, czasami taka kleista. Czasami te kolory są aż tak dziwne i tak pomieszane ze sobą, że takich kolorów jeszcze nie widzieliście. I widzicie też trochę jakichś zwojów gdzieś tam poukładanych. Widzicie też, że znajduje się tutaj taki mały ołtarzyk, powiedzmy, na środku, który wygląda prosto jak taki słupek. Na tej górze słupka jest kilka takich wypustek, które wyglądają trochę jak takie macki, ale są dużo krótsze. I zdajecie sobie sprawę, że te wypustki są dosyć podobne do tych, które kiedyś Elmenor miał na sobie, na masce, którą nosił. Nie pamiętacie tego. No cóż, trudno. Na statku. Na statku, tak. Pamiętamy. Tak, dokładnie. I te wypustki są dosyć podobne jak te, co były na tej masce. I na środku jest taki okrągły, malutki otwór. Jest duże, małe? Tam można włożyć. Ten ołtarzyk to jest duże, małe? Nie, on jest... Jak głęboki jest ten otwór? Nie, to jest takie malutkie, płaskie, okrągłe. Elmenor. O, weszła! Dosłownie. No jeszcze nie mam nadzieję. A ten ołtarz jest mały, powiedzmy ta księga tak
też do pasa mniej więcej będzie i z tymi wypustkami tak troszeczkę poza, nie? Mnie to interesują książki. Mnie też. Ale już proszę bardzo, możecie sobie przeszukać, rzucić sobie na percepcję. Czy ktoś brał tą maskę z statku tamtego? Ale tam została raczej. Mhm. Nie, bo Elmenor nie jest głupi. Okej. Ale... No. Ktoś chce się rozejrzeć, idę do zwojów, zobaczyć, czy jakieś są magiczne. Ja zerkam na Emę. Ema, idziemy dalej zobaczyć, co jest dalej? Ale gdzie dalej? Co się jeszcze jest? Był jeszcze ten taki korytarzyk ze schodami. No, zachodź. No, bo oni teraz będą oglądać pół godziny książki. Ja to za chwilę zajmie, a pół godziny teraz. Mhm. I wychodzę. Nie, też ja. No to ja idę do książek, no. 24. Pamiętaj, Ema, że ci ubezpieczam. Atro? Do zwojów chciałem podejść, zobaczyć. Dobrze. Które są magiczne. To też rzucaj na percepcję? Ja bym się kłócił, bo zwoje, no. Jak każdy może korzystać... No możesz przejrzeć je, no. To raczej poznam, które nie, no są dobra. Magiczne, a które nie. W sensie, no... To rzuć mi po prostu zwykłe D20, zobaczymy, co tam znajdziesz. To już będzie raczej na zasadzie, dobra. No coś na pewno znajdziesz. Elmenorze. Czyli co mam rzucić? D20? Tak, D20 po prostu. Elmenorze. Pierwszą rzecz, jaką znajdujesz, to fioletowa księga, która też jest lekko taka podobnie wyglądowo jak cały ten statek, tak? Jest taka trochę miękka, taka lekko lepiąca się i jak ją otwierasz, widzisz pełno obrazków związanych właśnie z właśnie mackami, jakimiś fioletowymi ludźmi z mackami wychodzącymi z jakby tam, gdzie powinna być twarz. Widzisz, że ona jest zapisana w tym samym języku, w którym zapisane były te cztery stwierdzenia przy tej windzie, powiedzmy. No, mam jeszcze windzie. Zaklęcie na siebie narzucone w dalszym ciągu. Tak jest, masz. I miałeś bardzo dobry rzut, więc będziesz w stanie odczytać kilka różnych ciekawostek, które zaraz ci podeślę. Więc tak sobie tak przeglądasz, przerzucasz i znajdujesz takie najbardziej wyróżnione, jakby powiedzmy, elementy. Druga rzecz, którą znajdujesz, to jeden z tomików poezji, których szukasz wszędzie. I możesz sobie wybrać, który. Dobra, ale teraz czy później? Później. Później możesz wybrać, nie ma problemu. Ale znajdujesz ten jeden tomik poezji i na pewno to cię bardziej raduje. Odrzucasz wtedy pewnie tą księgę i idę. Mordegardzie. Ja szukam czegoś, gdzie by były schematy, jakieś, wiesz, takie rysunki techniczne, może tam jakieś rysunki komórek, coś takiego. Nawet jeśli nie potrafię tego odczytać, gdybym wiedział, że to jest coś tak techniczno-inżynieryjnego, może, wiesz, namówiłbym potem Elmenora, żeby mi pomógł. Szukam czegoś, bo jestem zafascynowany tą technologią tutaj wszędzie wokół. Jesteś w stanie odnaleźć schemat, który wygląda jak ten statek. Tylko tych schematów jest całkiem sporo. Każdy się różni częściowo od siebie. Tam masz taką książeczkę tych schematów, nie? I każdy troszeczkę inaczej wygląda. I ciężko jest ci jakby teraz stwierdzić, który z nich to jest typowo ten, na którym jesteście. Ale jest parę elementów, które gdzieś tam się powtarzają, typu właśnie budowa tego statku mniej więcej, więc jesteś w stanie stwierdzić, ile ten statek w ogóle ma pięter w tym momencie. Dokładnie jesteś w stanie stwierdzić mniej więcej, jakiej wielkości są, no ale jakby takie szczegóły, jak co znajduje się w danym pomieszczeniu, to już jest zupełnie różne i w ogóle rozmieszczenie tych pomieszczeń też jest czasami dosyć takie różniące się od siebie nawzajem. Okej, więc biorę tą książkę ze sobą i mówiłaś, że mogę stwierdzić na przykład, ile jest pięter, no to... Tak. Są cztery łącznie. Okej, no to mówię, plus słuchajcie... Plus pokład, nie? Pokład jest jakby osobno, nie? Ale cztery są. No to mówię to drużynie. Dobra. I co? I myślę, że możesz znaleźć jakieś też tutaj ciekawostki na temat po prostu samych łupieżców umysłów. Których nie przeczyta, nie? Co sami przeczytacie. Nie, ale nie umie czytać w tym języku. Ale pokazuje... No będzie musiał.
Tak, tak, Elmenor będzie musiał. Pokazuję co ciekawsze fragmenty Elmenorowi po prostu i zmuszam go, żeby mi tłumaczył. A skąd wiesz, że ciekawsze fragmenty? Jakieś podkreślone, wzięte w ramkę, wyróżnione jakoś. No to przypuszczam, pisane grubszym, pogrubionym pismem, no to mogę się śmiało domyśleć, że to są jakieś, wiesz, bardziej ważne. Zakładamy, że te księgi są jak książki do historii w szkole albo w stylu. Tak, te rzeczy do zapamiętania. Wykrzykniki mają, tu tak. Jest coś tak. Ważnego, tu jest coś... Te same sposoby na zaznaczanie ważnych informacji. Pogrubienia, kursywa, podkreślenia. Dokładnie tak. Bo to Iltici wynaleźli, a to potem przeszło do ludzkiej cywilizacji. I flip, tak, no. A Tru, rzuć mi jeszcze D6. 2. Znajdujesz jeden scroll false life, czyli to da fałszywego ci... Życia. Tak, jest, fałszywe życie. To daje 2 D4 plus 4. Poczekaj, Mordegar, za chwilę ci to przetłumaczę. Atro! Czekaj, ale popatrz, co są te plany, no! Patrzę na zwoje, znalazłem jeden fałszywego życia. To tyle, tak? Znajmij się? Tak. Okej, okay, dobra. A, reszta to jakieś śmieci chyba. Co? To ja podchodzę do ciebie, podbiegam. Podekscytowany, gdzieś tam odsuwając Mordegarda z drogi. Jakby książkę ci tą klejącą się, jakby tak przed oczy wyciągam. Mówię, patrz tutaj. No, szlaczki. To szlaczki, przecież napisane jest. No, a! Może i napisane szlaczki, ale no. Dobra, sekundka, zapominam o tym, że jak się rzuci zaklęcie, to się zapomina. Tutaj. Zaklęcie zapomnienia znalazły, co? Co? Nie. Słuchaj, tam otwiera na której stronie, tak, na której pamiętam, pokazuje konkretne zapisy, które zwróciły moją uwagę. To wam je, prześlę wam je na ogólny po prostu, nie będę tego czytał. Ale... Musisz i tak przeczytać, chyba że ja mam przeczytać. No dobra. No to masz, zobacz, tutaj, na przykład, o, tu. To jest w ogóle książka traktująca o tych mackowatych kolegach naszych. I zobacz, i tutaj na przykład, o, żywią się mózgami humanoidów, czasem zmieniają mózgi w pożeracze intelektu. Co to są pożeracze intelektu, nie mam pojęcia, ale żywią się mózgami. Bardzo przyjemne. W pożeracze intelektu? Tak. Albo jedzą mózgi, albo wykorzystują je jako pożeracze. No tak, ta książka chyba mówi. Okej. Okay. Dobra, ale czekaj, to jest ciekawsze, tutaj. Przerzuca dwie strony. Zobacz, posiadają zbiorową świadomość. Rzadko zdarza się, żeby któryś był samotnikiem. W ogóle ja jestem ciekawy, kto to pisał. Narzekam się tutaj dodatkowo, że to z reguły wyrzutki albo awanturnicy. A, no i tutaj jeszcze znalazłem, na kolejnej stronie. Zobacz, rasy humanoidalne traktują jak trzodę. Pochodzą z Underdarku, z podmroku. No nie wiem, ktoś tutaj próbował wytłumaczyć jeszcze z jakiegoś innego języka, ale coś mu źle poszło. I potrafią wykrywać myśli. Pochodzą z podmroku? O Jezu. No, słuchaj, mogłem się pomylić, tak? No mówię, że tutaj ktoś zrobił jakieś lewe tłumaczenie. Okej. Okay. A jest autor tej książki? Jest autor tej książki? Odwracam. Nie, nic nie ma na niej. Śluz jest. Możemy podejrzewać, że jakiś ślimak to napisać. Słyszałem o jakimś takim, co chodzi przygód szukać, jakimś Wolofamp, czy jakieś inne takie imię dziwne. Jakiś taki dziwak. Zmyślasz. Nie, to jego książki to czytałem, przynajmniej z jedną, ale to nigdy nie były takie śluzowate. A, okej. Okay. Ja słyszałem, że zmyśla sporo. Ja to traktuję jako poezję przygodową. Całkiem przyjemne. Chyba, że tak. Do przeczytania. Okej, okay. Z podmroku tutaj przyleciał statkiem, ale co, to należy do tej zbiorowej świadomości, czy nie? To jest coś ciekawe, czy nie będzie ich... Byłoby ich tu więcej chyba niż jeden, chyba że jest tu więcej niż jeden. Nie ma potrafię napisane. Czytać w myślach. Albo jeden reprezentuje resztę. Jak oni są ze sobą połączeni? Tam pisze tak jakoś szczegółowo? Wiesz co, no ja rozumiem języki, ale jakby oni mają też jakieś te swoje takie gwarne określenia i też
Nawet jeżeli to jest to wytłumaczone, to dla nas jest to jak fizyka kwantowa. Bo jestem ciekaw, na jakiej odległości działa to połączenie. Nie na krótkiej, jak nie odkrył, że jesteśmy na jego statku jeszcze. Znaczy, nie no, połączenie z innymi, jak zbiorowa świadomość między ale może ze statkiem też są połączeni jakoś. Zobacz, ten statek jednak chce puknąć ścianę palca, chce włożyć, no żyje, porusza się. No, o ile statek ma świadomość. Ja nie wiem, czy by chcieli mieć światek ze świadomością. Chociaż jak zbiorowa, to w sumie by było dobre. No, ogólnie Elmenor... Karmią, a on jedzie gdzie chce. Elmenorze, na pewno docenisz kunszt w ogóle tej książki, bo ona jest napisana cała, calutka, w czterowierszowych strofach, nie? I tam dosyć jest cała ta księga w ogóle napisana też tak bardzo tak prosto, że te słowa są takie dosyć pojedyncze i dlatego to tłumaczenie może być takie, w sensie całość może być taka prosta, nie? Bo to po prostu jest takie tylko jakieś hasła i tyle, nie? Sądząc po ich wyglądzie, który jest opisany tutaj w książce, ciężko powiedzieć, czy jest to rasa jakaś wybitnie inteligentna, chociaż pewnie po tej technologii, którą możemy tutaj być świadkami, no to na pewno, tak? Natomiast jeżeli chodzi o pisanie książek, no to widać, że znają się na robocie. No poza tym jednym błędem, który tutaj zauważyłem, tak? Tym beznadziejnym tłumaczeniem tego jednego słowa, no to do reszty się nie można przyczepić, no. Ale nie będę was tutaj katował kaligrafią. No bo Mordegard się niecierpliwi i machać się jakąś książką. A, no tak, już. O właśnie, Mordegard. A zaraz coś powiem. No, a pisze tam coś w ogóle o tym, jak oni doszli do tego, żeby takie, wiesz, łączyć to, co jest i czego... No masz, no przeczytaj sobie, daj mi tą swoją książkę. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Czyli tak, mówisz, że są odporni na magię i nią władają i umieją zawładnąć też głupszymi istotami, jak na przykład ogry. Albo troglodyci, tak? Jeszcze tego nie powiedziałem, ale miałem zamiar. Widzę, że doskonale przestudiowałeś tą książkę, więc nie rozumiem, dlaczego kazałeś mi ją czytać. Okej. Okay. Madzia, to jest w innym języku, jakbyś nie ogarnęła jeszcze. Nie, ja ogarnęłam, tylko... Dobry. Nie, bo Madzia opisała, że daje to Julianowi i myślała, że sobie po prostu to powie, co tam dostała, tak, nie? A ja wysłałam w tym czasie Julianowi po prostu to, nie? Ja to dostałam na czata, to mówię, no zrobię to tak, że on mi to powiedział, nie? A nie wiedziałam, że ty jemu też to wysłałaś. No dosłownie, jak podałaś mu tą książkę, nie? Ale spoko. No może być tak, że Mordegard po prostu to opisze, nie? Jakby to nie ma problemu, lećmy dalej. I to tamten. Dobra, ale oprócz tej magii i tam tych głupszych istot, to jest tam coś o technologii, o rozwoju, Dobra, może technologia, rozwój to później, bo nam dziewczyny zniknęły? Dobra. Czy to jest takie ważne teraz? Okej, okay, odporni na magię, to dobrze wiedzieć. Będziecie trochę w słabszej sytuacji, szczególnie ten Elmenor, ale no. No ale też władają magią. Tam, żeby byli tylko odporni. To nie fair jest. Jak są odporni, to nie powinni jej w ogóle mieć. Ale to tu jest napisane, że potrafią zawładnąć umysłami głupszych istot, tak? Czyli teoretycznie nie jesteśmy zagrożeni, dopóki nie wprowadzą nam kijanki do mózgu. Teoretycznie. Czyli muszą nas by pojmać. Pytanie, co łupieżcy umysłu uznają za inteligentne osoby? Bo może mają inną skalę. Ja skończyłem kolegium. Jestem chyba całkiem inteligentną istotą. Chodzi mi o to, że oni mogli badać takie jednostki, które jakoś tą skalę mają inną niż my, jak żyjemy w tym świecie, a nie jak oni w podmroku. Znaczy to jest rozpiska. Zresztą w podmroku to ja nie wiem, słyszałem, że tam grzyby tylko żyją czy coś. Nie wiem, co tam się dzieje. Grzyby to chyba nie są tytanami intelektu tak w ogóle. Szkoda, że niestety w tej książce, którą miał Mordegard i którą teraz studiuję, jest rozmazana tutaj na dole strony tabelka i zostały tylko cztery dosłownie istoty, które są i według ich skali głupot określone jako istoty głupie, a całe reszty nie jesteśmy w stanie poznać. Troglodyci i ogry, tak? No to jeszcze chyba coś pisze. Łagoty i Grimlocki, tak. No. Tylko te cztery, nic więcej już. Reszta jest zamazana. A co to są Grimlocki? To te, z którymi walczyliśmy?
Myślę, że w tej książce mogą być też obrazki, jak mówisz, jest tabelka i w ogóle. I patrzysz, że stworzenia, które nazywają się kłagoty, wyglądają jak te, z którymi walczyliście. No słuchaj, ewidentnie, że tak powiem, jesteśmy inteligentniejsi od tych istot, z którymi walczyliśmy, tak? I od ogrów, i od troli, okay. Więc mam nadzieję, a że jednak... które to były? Ale o co pytasz teraz? No, wymieniłeś dwie jakieś. Nie wiem, chcę wiedzieć, co troglodyci, kłagoty, tak? Te... Co to? Ogry to i grimloki. Okej, okay, to no nie, z grimlokiem, no... czy z tym drugim, co wymieniłeś? No nie wiem, pierwszy raz je widziałem, skąd mam wiedzieć, jak się nazywałem? Tu masz zdjęcie. Czekaj. Opisała ci przed chwilą. Dobra, no ja nie słuchałem tego głosu z zaświatów, okej? Okay? Ja biorę leki w porównaniu do ciebie, tak? Wychodzę, idę szukać dziewczyn. Okej, okay, dobra. Emmo, Ilon, idziecie do dalszych pomieszczeń i otwieracie po kolei, rozumiem? Tak. Czy Emma otwiera, ja stoję za nią. No ogólnie jak idziecie tym korytarzykiem prowadzącym w jedną bok tego statku, no to tam po drodze Emmo, ty wiesz, że tam te dwa, które macie po swojej prawej, no to są te, które widziałaś przez tą jakby taką błonę, więc nawet tam jak zerkasz, to tak, upewniasz się, to jest to. Po drugiej stronie są dwa dosłownie bliźniacze pomieszczenia z podobnymi skrzynkami. Jeśli chcecie je przeszukać, możecie sobie rzucić na percepcję. Dobrze, więc pobieżnie przeszukujemy w takim razie, przynajmniej ja. Ja też, 22. 14. Ila, tobie udaje się wśród tych takich dziwnych rzeczy, które są w tych skrzynkach, widzisz, że jest jakaś rzecz, która się wyróżnia, jest zwykła, normalna. I ale się wyróżnia. Bo wszystko tam jest obślizgłe, ohydne, jakieś części ciała, różne takie pierdoły. A tutaj masz coś normalnego. No, opisywałam wcześniej... Pierdoły typu części ciała? Tak, pierdoły typu części ciała. Jakieś macki obślizgłe i w ogóle. I wśród tego widzisz zwykłą, jakąś taką szklaną fiolkę. I w tej fiolce jest eliksir. Znowu muszę go wąchać, nie? Tak, ale jest to eliksir odporności na moc psychiczną. No. Emmo. I ty jak... Bierę. No, oczywiście, że tak. Emmo, ty jak przyglądasz? Znajdujesz jeszcze jedną potkę mniejszego leczenia. 2d4 plus 2. Ma jakie tu są... O, kurczaki, patrz na tą małą fiolkę. Widzisz? No, fajne jest. No, jedną piątkę, tak, znajduję? Tak jest. Coś jeszcze jest oprócz takich... przyziemnych rzeczy? Nie, w sumie są tylko te różne części. Dziwne. I tyle. Idziecie dalej? Tak. No, idziemy dalej. I w momencie, jak podchodzicie do ostatniego przejścia... Widzicie, jak ta śluza się delikatnie otwiera i od razu dużo bardziej widzicie takie większe światło. Ta fluorescencja, która wszędzie jest trochę obecna, w tym pomieszczeniu jest dużo większa i na chwilę was oślepia, więc musicie ją zamrugać kilkakrotnie. I jak zerkacie do środka, to widzicie, że jest tam jakaś dziwna machina, która... ciężko opisać w ogóle, czym jest. Jest taka pionowa, na dole ta maszyna jest węższa, na górze jest troszeczkę szersza i ma też takie różne wijące się elementy odchodzące od siebie. To nie są typowo macki, więc bardziej jakieś takie rury, coś takiego, tak jak było mniej więcej przy tych poprzednich, które widzieliście. I jak podchodzicie bliżej, zauważycie, że w tej poszerzonej części jest jakiś płyn żółty. I to od tego płynu wszystko tak świeci. I w tym płynie zauważacie jakieś małe coś, co się przemieszcza. Coś wam śmignęło. Co to było? Nie wiem. Może wyjdźmy stąd. Może da się jakoś to uszkodzić? Zniszczyć? Zabić? No nie wiem. A jak to uszkodzimy i coś z tego wyskoczy? No nie wiem. No to może zostawmy to
ojciec. To tak jak sobie jest, tak jest, bo tam coś chyba żyje. Możecie się przyjrzeć temu bliżej, zobaczyć, co tam może jest w środku. Przyjrzę się bliżej. No ja popycham Emę do... Ale też się przyglądam, tylko Emę przodem, tak, wiesz, popycham do tego bliżej. Podchodzicie bliżej. Buna pęka i... Obcy. To chyba tylko przy krytycznej jedynce coś takiego mogłoby się stać. Na cóż! Dawajcie, dawajcie na percepcję obie. Będzie śmiesznie. Bo wykrakasz. 8. No. 24. Ile ty się tam chowasz za Emmą, więc nie jesteś w stanie dojrzeć dobrze, co tam jest, ale Emmo, ty podchodzisz bliżej, te macki faktycznie gdzieś tam troszeczkę zaczynają jakby w twoją stronę się wywijać, jakby chciały cię opleść. W sensie te macki, te rury, które tutaj są i te wszystkie takie wijące się elementy próbują cię opleść, ale jeszcze cię nie oplatują, jesteś na tyle daleko, że nie łapią cię. A i tak się przyglądasz temu, robisz tak parę kroczków do przodu, zauważasz w środku coś, co wygląda na, faktycznie jak taka kijanka, taka małe czarne coś z takim ogonkiem i tak naprawdę pływa tam kilka takich. No sobie tak raz jedno w jedną stronę, drugie w drugą i tak robi takie sium, sium i sobie pływają w tej żółtej mazi. Dobra, ale to jest jakiś pojem, bo ja nie skumałem, to jest jakiś pojem? To jest maszyna, która jest na dole węższa, na górze szersza, taki, powiedzmy taki stojak na taki... A duże to jest, tak jakby do naszego rozmiaru? Wielkości człowieka, tak. I co Emma, widzisz, coś, no nie wiem, dla mnie to jest takie... Tam tego pełno pływało. To może lepiej tego nie rozwalajmy, zostawmy to w tym, bo ja wiem, jak to się tam będzie zachowywać. Fuja! Dobra, idźmy z tą. No właśnie, no. Dobra, nic ciekawego tu nie było. Wracacie w stronę korytarza, gdzie były schody, którymi weszliście tutaj na dół i tam spotykacie Atro, Elmenora i Mordegarda, nie? Bo reszta też idzie, czy Mordegard i Elmenor zostają w tej bibliotece? No, idziemy chyba. Patrzyłem wszystkie książki tam. Znalazłem, co znalazłem, wychodzę. Więc spotykacie się razem. No, tam nic nie ma ciekawego. No, zdecydowanie. Wręczam Emmie zwój. Masz zwój fałszywego życia. Powinnaś być bardziej odporna. Przyda się. Okej. Okay. No, może jesteś wytrzymała, ale widziałem parę razy, że nie chcę widzieć, jak więcej razy obrywasz, dobra? W sensie, nie pomoże ci to w nieobrywaniu, ale będziesz mogła obrywać więcej, zanim padniesz. Więcej pocierpisz, zanim padniesz. Nie, jesteś bardzo miły, Atro. Nie, to fałszywego życia, to na początku, jak będą ją trafiać, to nie będzie cierpieć. A. Chcę się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy w ogóle wiem, jak tego użyć. Coś mi mówi. No ogólnie każdy może użyć w sumie zwoju, nie? To jest czar, który jest zapisany na tym zwoju, więc jak użyjesz go samego, no to jesteś w stanie po prostu go wykorzystać. Trochę jak taki magiczny przedmiot, tylko jest jednorazowy, nie? Więc się, jak go użyjesz, to się zniszczy. 2d4 plus 4, przypominam. Elmenor wyczytał... Chowam go! Elmenor wyczytał, że są odporni na magię i korzystają z magii. I łatwo mogą zawładnąć nad umysłami mniej inteligentnych istot typu ogry, troglodyci to akurat nie istoty, no to no nieważne. I jakieś tam dwa inne. Mhm. I jedno z, w sensie ta zgraja, z czym walczyliśmy, to było jedno z tych dwóch pozostałych. Także tak. I sporo tam informacji z innych. A, podobno mają zbiorowy umysł, więc... Co mają? Zbiorowy umysł z innymi upierzcami umysłu, tylko... A jak to rozumie? Świadomość zbiorową, nie wiem. Co się komunikują między sobą po całym świecie? Jeden mózg? Może mają jeden mózg, nie wiem. Na mózgach nie, na pewno nie. Się żywią. Chyba nie mają jednego, bo coś tam było... Elmenor mówił, że jak niektórzy są jak jacyś zbuntowani? Wyrzutki i... buntownicy, no. Coś, że się mogą niby odłączyć. A zakładam, że mają też jakiś swój własny, jak się mogą odłączyć. Ale nie. A, i czasem jak mózgów nie zjadają, to robią z nich jakiś... soczek. Mordegard sam jesteś, kurwa, soczek. Fuja! Czemu to wszystko jest takie fuje, oju bleśne?
Tu pożeracze. Dobra. Pożeracze. Dobrze, znaleźliście coś ciekawego, ktoś się ukrywał. No nic. To możemy iść dalej. Możemy iść dalej. A chyba. Dalej to ta winda, tak? Czekaj, bo jeszcze w tym pomieszczeniu za z tym stołem i rzeczami alchemicznymi było jeszcze jedno. Oj. Nie chcę tam pójść jeszcze. Na szybko zajrzeć. A ty nie widziałeś ostatniego pomieszczenia, w którym byli Emma no. i Ila, ale to jest bliźniaczo podobne pomieszczenie. Jest tutaj w sumie całkiem pusto, poza tym jedną maszyną, która jest na dole taka węższa, na górze szersza i tam też widzisz fluorescencyjne na żółto poświatę, która też cię razi na początku w oczy. I w środku widzisz, jak coś tak mignęło i widzisz też te wijące się różne elementy, rury jakieś. Też mogę na percepcję? Możesz. 19. No więc widzisz też kilka różnych takich małych, czarnych kijanek w środku, które pływają. No to patrzę, rozglądam się jeszcze po pomieszczeniu i wychodzę i... Jak dołączam do reszty, to jeszcze mówię, tam chyba hodują te kijanki, co zakażają ludzi, żeby się zamienili. Jakieś żółte takie... Jakaś taka ciecz i tam pływają te kijanki. Zamienili? Czy wy tu czegokolwiek słuchacie, jak się do was mówi? Tak, kijanki jak ci wejdą do głowy, to się zmienisz w tego matką twarza. O! Dziękuję. No. To tym bardziej nie ruszajmy tego, bo ja nie wiem, czy one poza tym mogą żyć, albo nie pełzają jakoś szybko po ziemi, jak się to stłucze. No, może no. akurat szukają przyjemniejszego nosiciela, tak? Okej, okay. To idziemy windą na górę? Tak, a to Elmenor prowadź. Elmenor się tam zna na tych tutaj. Zapraszam za mną. Tu idę za Elmenorem. I nie spędziliśmy tu raczej godziny na eksplorowaniu, więc tam... Nie. To była walka dosyć szybka, więc myślę, że tak pół godziny minęło. Dobra, ja sobie po drodze wypiję miksturę leczniczą 4d4 plus 4. To jest 14. Dobrze. Idziecie w stronę czegoś, co myślicie, że jest windą. Docieracie do tego pomieszczenia bez żadnych przeszkód. Już wszystkich pokonaliście, co mieliście pokonać. I co robicie? Wszyscy czekają, co robi Elmenor. Zobaczmy, co on robi. Ciągnie za dźwignię. Chcę zapamiętać ten symbol, który on mówił, że jest góra. Żebym rozpoznał jeszcze gdzieś podobne to, żebym może skojarzył. Nie wiem. Okej, okay. Rzuć sobie na inteligencję, tylko na tyle, na ile ci się uda dobrze zapamiętać ten symbol. To jest jeden, nie? Ale... Więc 11. Będzie dosyć. Okej. Okay. No, pomylę z innym. Może tak być, nie? Bo oni nie mają zbyt dużego... dużej puli tych znaków. Elmenorze, ciągniesz za tą dźwignię. A jak już wszyscy oczywiście wejdą przez tą śluzę, ona się zamknie w tym momencie, jak zaczynasz ciągnąć za tą dźwignię. I widzicie, że robi się taka... taka napięta bardzo. Wcześniej była dosyć luźna, teraz się tak napięła ta błona, że nie możecie wyjść chwilowo. Myślałem, że dźwignia. Nie, nie, błona. I w momencie, jak tą dźwignię tak ciągniesz w dół, ona robi tak leciutko jakby bulgocze przez chwilę, później robi takie plask, takie jakby coś takiego mokrego, na coś mokrego spadło coś, nie? Takie plum. I czujecie, że delikatnie jakby ta część tego statku zaczyna tak falować, wibrować, poruszać się. Widzicie, jak ta maszyna, która tam jest i ma te różne właśnie rury, kable, czymkolwiek to jest, zaczyna się też naprężać i tak zaczyna jakby jedna idzie trochę w dół, druga trochę w górę z tych rur, nie? I się tak napinają i czujecie, że idziecie trochę w górę. I po chwili to się tak zatrzymuje z takim... I się zatrzymujecie. Te wszystkie... To wszystko, co się napięło, się luzuje. Widzicie, że ta dźwignia zostaje tak, jak była, tak, jak została umocowana, czyli teraz jest w dół skierowana. Bo jakby w momencie, jak Elmenor ją dawał, była w górę, a teraz w dół, więc jakbyście pewnie ją ponownie tutaj użyli, to jest szansa, że w dół byście pojechali. Widzisz, Elmenorze, że też zmienił się ten znak, który jest pod dźwignią i faktycznie wskazuje, że teraz w dół można jechać. I ta śluza się trochę luzuje, widzicie już, że nie jest taka napięta.
To co? Startujemy? Mam nadzieję, że nie. Nie chcę się zbliżyć do tej śluzy tak, żeby się lekko uchyliła. Więc podchodzisz do tej śluzy i wychylasz tak, tak zerkasz tylko okiem delikatnie. I zanim cokolwiek tak naprawdę zobaczysz w tym pomieszczeniu, pierwsze co rzuca ci się w oczy, to zauważasz coś obrzydliwego dla ciebie. Widzisz? Mózg. Ale ten mózg ma cztery kończyny i chodzi w jedną, w drugą stronę po całym tym pomieszczeniu. I myślę, że na tym najpierw twój wzrok się zatrzymuje. Patrzysz się na to ze zdziwieniem, a później zauważasz, że to pomieszczenie jest dosyć puste. Na środku tego pomieszczenia, tam gdzie jest to kółko, widzicie coś w rodzaju rzeźby. Coś w rodzaju dlatego, że to nie przypomina nic kompletnie, co znacie. W dodatku jest zrobione też jakby z jakiejś wnętrzności, coś takiego, bo jest takie jak te ściany wszystkie i jest też takie, widać, że ocieka czymś takim obrzydliwym, coś w rodzaju śluzu też. A sama ta rzeźba nie przypomina wam żadnego zwierzęcia, które znacie, ale jak tak przyjrzycie się elementom, które tam się znajdują, to część tego wygląda trochę jak pająk, część wygląda jak wąż, część trochę jak smok, jeszcze inna część tego wygląda jak robak. To ma taki długi pysk z rogami, grzywę za tymi rogami trochę jak taka ulwa. Szyja jest długa jak u, nie wiem, u jakiegoś takiego robaka, bo jest z takimi elementami jak pancerz robaka. Tułów ma taki jak pająka, taki odwłok po prostu. Nogi też trochę jak u pająka, bo są takie długie, kilka kończyn, cienkich. Zakończone za to chwytnymi takimi jakby palcami, szponami. A w dalszej części, tam z tyłu, gdzieś widzicie jakieś tam liny rozrzucone i jakieś takie plamy. Dziwne rzeczy tam są. Musieliście podejść i zobaczyć, co tam jest w ogóle. Tam wychylam i tak. Elementor, bo te pożeracze intelektu to były z mózgów, nie? Bo tam sobie łazi jakiś jeden. Nie. Ja chcę podejść bliżej. Wyjrzeć. Jaki mózg pożre? Jak mózg? Samo to stworzenie wygląda? Co to jest? Mózg, który ma cztery kończyny i łazi sobie po tym na czterech łapach. Czy to traktować jak zwierzątko? Czy co? Łażący mózg? Nie wiem, czy to jest zwierzątko. To chyba raczej jako potwora. Gdzie takie potwory żyją? Nigdzie, kurwa, oni je tworzą. Tutaj. Myślicie, że to kiedyś było czymś mózgiem? No, raczej tak. Raczej go nie wyhodowali sobie. O, ja mam inne pytanie. Czy to jest połączone umysłowo z jego sobie podobnymi? Czy jak zaatakujemy to jedno, to czy się zleci kilka na raz? Przewertować tą książkę. W poszukiwaniu masz jakichś informacji. A czy to jest agresywne? Też chcę przewertować książkę w poszukiwaniu na tej informacji. Okej, okay, jak robisz to na szybko, to rzuć mi po prostu D20. Jeden. Totalnie nic nie znajdujesz, w dodatku na chwilę ta książka gdzieś tam ci upada na ziemię i robi jakiś hałas lekki. W sensie to jest takie, jednak ten hałas jest taki bardziej plum niż ten, ale no jednak wydaje jakiś dźwięk, nie? Dobra, ja do tego podejdę i zobaczę. No nie, moja książka. Ja chcę sobie jeszcze wypić. Się nafaszeruję tutaj, ale wypijam sobie miksturę tymczasowego HP. Jaki wiedźmin. Bo mam też, więc 10 hapeków tymczasowych. Ej, chcę podejść bliżej do tej śluzy, błony i się zakraść za ten coś dziwnego, taksodermicznego, żeby wejść do tego pomieszczenia, nie? I się schować za tym posągiem pseudo. Chcesz się zakraść. Dobrze, tak. To rzuć sobie skradanie. I jak wchodzisz, to poproszę cię jeszcze o rzut na intuicję.
Ogólnie z tego pomieszczenia, jak wchodzisz do środka, zauważysz też 7 wyjść. Oh, wow. Mogłem na skradanie najpierw, bo intuicja to 25 krytyk, a skradanie się 17. Dobrze, więc twoja intuicja mówi ci, że wyczuwasz po prostu z dwóch pomieszczeń, które gdzieś są, gdzie są przejścia do nich i one są praktycznie przy wejściu, po prawej i po lewej, wyczuwasz, że coś się tam chowa. Że coś się tam ukrywa w tych pomieszczeniach. Twoje ciało mówi ci, że tu jest ogromne zagrożenie i czujesz, że coś tam jest. Okej. Okay. 17 na skradanie się? Tak. Widzisz, jak ten pożeracz, bo wcześniej był ten lekki has, on ten pożeracz podchodzi gdzieś tam obok tej rzeźby i tak zaczyna się jakby rozglądać, może on nie ma oczu. Tak szuka czegoś, nie? Ale nie widzisz. Pokazuję reszcie, żeby poczekali, żeby nie wychodzili. Szykuję sobie nunchaki. Chcę wybiec na tego pożeracza intelektu, zaatakować go dwa razy i się wrócić za błonę, gdzie stoją jeszcze towarzysze. Nikt tam nic nie robi, jak Atro wam pokazał, że macie się zatrzymać. Tak, no, czekamy. Trzymujemy się. Upewniam się. Sztuka złota na to, że to Atro zje mózg tego pożeracza. Daj, Atro. Gurme. No to wybiegam na niego. Z nienacka, a nawet z posągu. Dwa razy nunchakiem. 15 i 17. Oba trafiają. Za 6 i 10 obrażeń magicznych. Widzisz, jak twoje nunchaki po prostu z takim plaśnięciem po prostu się zagłębiają w ten mózg jakby. Ten mózg gdzieś tam trochę traci te swoje części, nie? To tak, nie chcę mówić, że rozbryzgał się, bo jeszcze się nie rozbryzgał, bo jeszcze stoi, ale ewidentnie ma gdzieś uszkodzenia na tym swoim mózgu i tak się zaczyna trząść na tych chłopkach. A ty co robisz? Jeszcze stoi. Tak. To jeszcze w bonusowego kopię. 17 trafia? Tak jest. Za 7? Pozbawiasz go. Świadomości, mózgu, nie wiem. Nie wiem. Wyciągnąłem nogę tak do góry, tak wyprostowałem i tak piętą w tył mózgu, w potylicę, gdzie miałem wrażenie, jest potylica, że traci przytomność ten mózg i obracam się i wbiegam z powrotem do tej windy, mówiąc: zaraz przybiegnie więcej. Chyba. Skąd? Przecież nic tam nie ma. Zaraz zobaczycie. I kończę i czekam. I się rozglądam po tych dwóch drzwiach. A czemu tu zaatakowałeś? No czemu nie Ema? Bo nie chciał, żeby mu mózg zeżarło, no. Hej, to logiczne przecież. A to nawet nazywa... aż się nie miało chyba. To się nazywa pożerać intelektu. No, coś pożera. Ten mózg ogólnie, który tam gdzieś biłeś, to on tak po prostu się rozjechał na te cztery łapy i cały się tak splaczył po prostu, stracił swoją moc i tak leży teraz taki, jak taka obrzydliwa maś. A natomiast z tych dwóch pomieszczeń po prawej i po lewej stronie, widzicie, jak się śluzy otwierają i zaczynają wybiegać stamtąd postacie. Ale to nie są wchodzące mózgi. Widzicie, jak z górnego pomieszczenia zaczyna wybiegać postać, która wygląda trochę jak taki humanoidalny jaszczuroczłek, coś takiego, ale jest po prostu ma samą skórę, która wygląda dosyć twardą. Widać pełno takich grubych żył przechodzących przez to jego ciało. Ma łapy przednie, w sensie jakby ręce, nie? Ma cztery pazury, z czego jeden z pazurów w każdej łapie jest dużo dłuższy niż trzy pozostałe. Ma nogi trochę jak takie mocno umięśnione ma i dół ma trochę jak... No wam opiszę to, że trochę jak u takiego, nie wiem, ptaka, dinozaura, coś takiego. Więc ma takie trzy po prostu jakby palce, które są zakończone szponami i dosyć długą jakby tą piętę. Paszczę ma szeroką, multum małych ząbków i dużo takich elementów w ciele, które gdzieś tam wystają jak takie kolce. I on przy sobie nie ma żadnej broni jak coś. I zaczyna się rozglądać i zaczyna wydawać jakieś dźwięki, ale no, że jesteś w stanie rozpoznać, bo masz rzucony czar. Więc jesteś w stanie zrozumieć, że on mówi: zagrożenie, coś tu się stało. Czuję krew. I podchodzą w stronę tego
tego martwego pożeracza. Z lewych drzwi wybiega druga postać. Wygląda jak taki mniejszy, brzydszy jeszcze bardziej ogr. Ma szarą skórę, przepasany jest jakimś futrem. Jego twarz niby jest ludzka, ale skóra tak mu wisi po bokach, ma jakby drugi podbródek. Praktycznie jest łysy, tylko trochę tam jakby włosów przy uszach, z tyłu głowy gdzieś tam wisi. Uszy ma długie, szpiczaste, w ręce ma taką kościaną maczugę, która jest gdzieś tam rzemykiem jakimś poprzeplatana z takimi jeszcze wystającymi wypustkami, kolcami kolejnymi. Wygląda po prostu obrzydliwie. I widzicie, że za tymi, po każdym z nich wychodzą jeszcze kolejne dwa na razie. I oni się zbierają wszyscy, starają się zebrać przy tym pożeraczu intelektu, który tam leży, i zaczynają się rozglądać powoli gdzieś tam po pomieszczeniu. Mówię wam. To co, to teraz na nich? Ale nie są mózgi. Teraz to się ustawiamy w tych drzwiach, tak jak poprzednio, z Emmą, a wy strzelacie. Dobra. Jasne. I możecie zacząć od strzelania. Okej. Okay. Czy mam strzelać? Tak... Z flepu. Nie umiem. Nutami. Strzelim nutą. Tylko nie w nas. Rzućcie sobie inicjatywę. Czy w tych drzwiach, przy tej śluzie, przy której stoimy, musimy się ustawić z Emmą tak jak poprzednio, że nasza dwójka tam będzie i dwójka dobiegnie, czy ona jest tak wąska, że jeden na jednego będzie? Dwie osoby się zmieszczą. Dobra, więc na razie widzicie czterech wrogów w tym pomieszczeniu. Te śluzy po bokach się nie do końca zamknęły. Jeszcze są otwarte, więc zapewne coś jeszcze się tam znajduje. Ewentualnie może oni są za blisko, no ale od tej po prawej, no to tam nikogo nie ma, a ta śluza dalej jest uchylona. I oni zaczynają się rozglądać, więc rzućcie sobie na ukrywanie się, bo tam jest jednak delikatnie otwarta ta, więc będzie grupowy na skradanie się. Krytyk. Drugi. Z rzędu. Nie. 13. 11. Nie widać nas, w ogóle cichutko siedzimy. Mordegar 16. Ogólnie to krytyków dzisiaj się sypie dużo, jedynek i dwudziestek, więc będzie śmiesznie. Jesteście ukryci, widzicie, że oni w ogóle was nie widzą, zaczynają się rozglądać bardziej po reszcie pomieszczenia, nie patrzą się w waszą stronę. Atro, co robisz? To co, każdy z nich strzela, kto może? Jasne. Dobra. Ja wyciągam dwie kulki. W bonus akcji używam sobie Kensei Shot, żeby dać sobie 4 do trafienia. I strzelam dwa razy z kulek w najbliższego, tak, w najbliższego, że jak podejdzie, to że szybko padnie. Więc no, tam jest dwójka brzydkich ogrów i dwójka jaszczuropodobnych. Tak jest. Czegoś. No to z tego co widzę bliżej jest jaszczuropodobne coś, więc w tego walę najpierw. 12. Trafiasz. O. I to jest za 10 obrażeń obuchowych. I drugi strzał 20. Też trafiasz. I to jest za kolejne 10 obrażeń obuchowych. On stał do ciebie tyłem, myślę, więc te kulki może gdzieś w tył głowy mu zaczynasz puszczać. Jedno dostaje tak prosto w potylicę, tak trochę do przodu się pochyla. Drugą dostaje gdzieś troszeczkę wyżej i tak łapie się tymi rękoma za tą głowę. Tak mu się kręci cała w jedną, w drugą, ale jeszcze stoi. Tyle. Stoję w drzwiach równo z Emmą. Nunchaki gotowe. Ila, co robisz? No ja wołam, żeby Atro z Emą się odchylili i tylko zrobili mi przejście, żebym mogła strzelać w drzwiach. I strzelam w tego, którego walił Atro. 12. Trafiasz, oni są dosyć. Dobrze, za 7. Zabijasz go. On cały czas stoi tyłem, stał trzymając się jedną ręką, drugą za głowę i tak się bujał, więc może po prostu przebijasz mu strzałą te ręce i wbijasz się tam, gdzie Atro wcześniej kulkę trafił i on po prostu leci tak na ryj do przodu. No, to piękny bingo. Jeden zdjęty i zaraz przekierowuję się na tego obok i znowu strzelam za 6 obrażeń. I jako Heartbreaker, że oni wszyscy stoją blisko siebie, strzelam w tego ogra jednego, bo już nie mogę w tego samego. Ale to jedynka. 2d6, proszę. Ajaj, zachciałam zadać. Chyba nie będzie źle, 5. Raz starczy. Sorry, ale ten, bo mu się zawiesił rol na chwilę, dlatego. Ma,
Masz utrudnienie w następnym rzucie ataku, w sensie. No dobra. No to tak, no chciałam strzelić jeszcze w tamtego następnego, ale nie wiem, czy tam się po łapach strzeliłam tą. Albo w rękę sobie cięciło strzeliłam albo coś. Będzie mnie łapka bolała. Odsuwam się. Emo? Wyciągnę. Kuszę mam. Wyciągnę rękę z kuszą i strzelę do tego jaszczurowatego pierwszego bliżej nas, który jeszcze stoi. To jest 14 na trafienie. Trafione. I to jest 5 obrażeń. No ranisz go po prostu. Więc gdzieś tam widzisz, jak leci mu krew, która jest normalna, czerwona i wsiąka w podłogę. Postaram się tak w połowie skryć się za ścianą. Myślę, że dwóch ataków. Co? Bo ty nie masz dwóch ataków. Będziesz mieć po prostu plus 2 do AC? Mordegardzie? Mordegard? Wiadomo, standardowo, kurza. Jak dziwnie to brzmi. No, takie jakieś... Głębowo, się, Macie masz mnie... przyciski na tym mikrofonie jakieś? I jakby ci modulacja nie. jakaś weszła, że masz głęboki głos. No, jak taki... Jakbyś się spaciała. Ale nie, dobrze, do krasnoluda pasuje. Jestem krasnoludem, więc będę żył. Ja pierdolę. Co ja taki jestem? Dziad, 60-letni dziad, który 40 lat halał. No ja miałam takie, ej, zaraz, Madzia nie przyjęła tak wcześniej, nie była chora, no. Nie mówiłaś się, co się stało. Nic się nie stało. Czy ja dalej tak brzmię? Tak. Dobrze, więc Mordegard. Wyjmuje. Znaczy miał wyjątą w sumie. Ty, ale to dobrze brzmi na... W sensie, to brzmi zabawnie, bo wiemy, jak brzmi Madzia, ale to nie brzmi jak jakiś modulator spierdolony. Tak, tylko tak dobrze. Tak, krasnolud. Przepraszamy, bez Madziu. Kitu. Ale musisz się usłyszeć później. Naprawdę. Więc Mordegard z kuszą strzela do tego stwora, który był już ranny. Trafiasz 23. Za 9. Czy on dalej stoi? Tak. On też był gdzieś tak bokiem do was, więc pewnie w ramię gdzieś go trafiasz i to ramię teraz tak bezwładnie teraz sobie wisi. Ale ma jeszcze drugą rękę sprawną. No to spróbuję go trafić w cokolwiek, co mam na celowniku kuszy. 23 też trafia. Za 8? Zabijasz. Yes! Więc trafiam go może po prostu w szyję tutaj i arteria mu się otwiera i krew mu bryzga dookoła, barwiąc ten statek. Przypuszczam, że ściany robią tylko miam, miam, miam. Tak, krew znika. Pożywka dla nich. Elmenor. Elmenor w takim razie, korzystając z przerwy, którą zrobiła Emma i Atro, dostępniając, że tak powiem, możliwość strzału Ili, również się wychyli, mówiąc rymem, i rzuci Vicious Mockery to w stronę najbliższego przeciwnika, jadąc po jego matce. Teraz są tylko te dwa brzydkie ogry, przynajmniej widoczne. No to mogę mu też po twarzy pocisnąć, no jak jest taki brzydki, to po matce, po twarzy, zależy co lepiej mu wejdzie, nie? Dobra, to ja sobie rzucę D20. Tak jest. Na co to było? Wisdom. No wisdom. Wisdom. I musisz 14 przebić. Nie ma opcji. Wchodzi. Ojej. 3. I ten, na którego życie mu utrudnienie w ataku następnym. Więc on po prostu zaczyna się tak niepewnie rozglądać w jedną, w drugą stronę. Gdzieś tak się puka w głowę tak pięścią kilkakrotnie. Czy coś jeszcze robisz? Nie, to wszystko. Atro. Kolejna bonus akcja na Kensei Shot. I kolejne dwie kulki lecą w stronę tego obitego, tego co już tam ktoś go trafił. Znaczy w sumie te dwa ogry są jakby nieobite, tylko jeden był Elmenorem, się tak pukał w czoło, więc mogłeś się domyślić, że może Elmenor jakiś czar na niego rzucił, który nie bo nie myślałem, że Mordegard jeszcze strzelił w ogra jednego, ale zabił po prostu tego poprzedniego, dobra. Tak. No to strzelam w tego, co się tam łapie za głowę po paru nutach Elmenora, czy tam wyzwiskach, i kulkami w niego strzelam z palca. I krytyk podwójny nawet. 2d6, poproszę. 2. Nic się nie dzieje, zakładam. Tak, to jest normalne po prostu nietrafienie.
Okej, to kulka gdzieś tam leci mu pod może nogi, w tą rzeźbę powiedzmy. Po prostu i się wbija nie, w tą nie. rzeźbę. Pod nogi, no aż tak... No dobra, w sumie krytyk, to mogłem aż tak nie trafić. Poleciała gdzieś w tą rzeźbę. Się od niej odbiła głośnym jakimś uderzeniem takim. I strzelam kolejną kulką w takim razie. Z 11. To niestety nie trafia. No i druga ląduje mu pod nogami, też robi taki mokry plask. I tyle. Koniec. Ila. Ila ma utrudnienie, dobrze. My z bolącą łapką będę strzelać w tego najbliższego brzydala. Ale on też ma utrudnienie jakieś. Do ataku. A. O, 13. Trafiasz? No to trafiam go za 8. Ranisz go po prostu, więc możesz sobie opisać, jak go ranisz, jak go trafisz. Dobrze, a drugim już nie trafiam, chyba 11. Nie, drugi nie. Że więc trafiam go gdzieś... Ila standardowo gdzieś wysoko strzela, więc tutaj gdzieś w bark. Ucelowała w głowę, ale nie wyszło. Heartbreaker jeszcze masz. Wiem, no i więc ostatni strzał leci w tego obok, bo stoją obok siebie. I wchodzi. Tak jest. Za 7. I tego drugiego trafiam. Też gdzieś, słuchaj, tak po przeciwnej, po przekątnej w drugi bark. A obaj będą stać z takimi sterczącymi strzałami. I się chowam. Dobra. Dwóch no z nich, których widzicie, podbiegają do was tutaj. Emma, ty się chowałaś, nie? Więc Atro jest bardziej na jakby na pierwszym, na froncie, nie? Częściowo się chowałam, tak. Dobra, okej. Okay. Widzicie też na pewno, jak z tych drzwi po lewej stronie wybiegają dwa kolejne brzydkie ogry, że tak je opiszę. Dwa z nich, które wcześniej były już widoczne przez was i podbiegły jako pierwsze w waszą stronę, będą atakować, rzucę sobie D20, wyżej 20 Atro, poniżej Emma. Dobra, będą ciebie atakować, Emmo, oba. Była jakaś szansa, że zaatakują Atro? Co? Czy D20, powyżej 20 nie da się rzucić? A, powyżej 10, przepraszam. Powyżej 10, Atro miał być poniżej Emma, o to mi chodziło, ale nie wiem, czy powiedziałam powyżej 20, przepraszam. Jeden z nich ma utrudnienie, pamiętać. Tak jest. Więc jeden trafi, będzie w ciebie się zamachiwać maczugą, bo on ma maczugę w ręce, tak jak opisywałam, taką kościaną. Drugi też, więc tak, pierwszy rzut jest za tego, co ma utrudnienie i on ma porażkę krytyczną. Drugi natomiast ma 19 na samej kości, a to jest plus 5 do trafienia, więc 24. Dobrze, skoro 24 cię trafia, to najpierw... Poproszę najpierw 2d6 dla pierwszego. Dobrze, 7. To jest całkiem porządnie. Emmo, łapiesz po prostu w momencie, jak cię atakuje ten stwór, cię atakuje tą maczugą, łapiesz jego broń, rozbrajasz go. I on może podnieść sobie to jako bonus akcję, ale to, jak będzie chciał podnosić, to będzie na niego oportun wtedy, nie? No. Okej. Okay. Drugi, który cię trafił. Dobrze, drugi zamachuje się maczugą w twoją stronę, uderza cię gdzieś w ramię, jeden z kolcy ci się wbija po prostu w to ramię, zadaje ci to 2d4 obrażeń obuchowych, czyli to jest 6 plus 3, czyli 9. I dodatkowo 2 obrażenia kute, czyli łącznie 11. Ała. I to będzie chyba koniec ich tury. Jeszcze zerknę, czy oni mogą sobie czymś rzucić, ale chyba nie. Ja raczej nie byli na to gotowi. Raczej nie. Cięto ripostą mogą rzucić. Nie mają nic rzucić, więc tamte pozostałe dwa po prostu gdzieś chowają się za nimi tak i robią. Odsuń się, odeń! A to tylko Elmener rozumie. A nie, to są już ogry, czekaj. Chuwia, co to jest? Możemy być ogrowami. Dalej tylko. Oni mają język jako podwspólny. To jest undercommon, to jest z podmroku, więc raczej nie rozumiemy. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakaś gwara śląska, czy jakaś kaszubska. Coś tego rodzaju. Coś takiego. Nie czytałem o undercommonie, nie wiem, jak to brzmi. Emmo, twoja kolej. Ten, który mnie przypierdolił, najpierw dostanie... Zostanie dźgnięty krótkim mieczem. 21 na trafienie. Trafiasz?
To jest 15, bo mam wyobrażeń. Zabijasz. I w bonus akcji chcę strzelić do tego, który stoi obok. To jest 22 na trafie. Przytrafuję w głowę i... za 4. Tego drugiego tylko ranisz. Możesz sobie opisać, jak zabijesz tego pierwszego, a drugiego jak ranisz? No tego pierwszego dźgam po prostu w serce i drugiego strzelam. Gdzieś tam przechodzi mu po policzku. Bełt. On tylko tak rzęż robi. I pada jak długi. I widzicie, jak taka plama krwi się robi na chwilę i zaraz potem znika wsiąknięta w statek. Coś jeszcze robisz? Nie mogę już nic zrobić. Mordegarcie. Strzelam do tego, który był ranny. Za 6. To jest wystarczające, żeby go zabić. No okej. No to jak mi leży u moich stóp, to natychmiast się kieruję do... Się śmiejecie? Wcale nie. Wcale nie. Wydaje ci się. Próbuję pić, udając, że nic się nie dzieje. Ja jestem zadowolony, że taktyka wyszła po prostu. Że ten. No. Tak, taktyka. Jasne. No słuchaj, jedna osoba tylko jest ranna, a nie wszystkie 5. Dobrze, więc jak już ustrzeliłem tego poprzedniego, no to strzelam w tego, który jest po prostu najbliżej. Dobra. Ale chyba nie trafiam. 10 to za mało, niestety. I z mojej strony to wszystko. Okej. Okay. Widzicie, jak z pomieszczenia po prawej, który ta śluza była lekko uchylona, otwiera się bardziej, wyskakują kolejne dwa jaszczuroczłaki, które już sobie sprawdzę, czy mogą od razu do was podbiec, ale raczej tak. Przynajmniej jeden na pewno. Więc jeden z nich podbiega. W sumie nawet dwa, bo tam są same truchła, więc tam będzie po prostu taka sterta truchła, byście musieli je odkopać później. Dobra, nieważne. Więc podbiega dwóch wrogów, humanoidalni i są jaszczurami i będą atakować i zrobimy tak samo powyżej 10 atro, poniżej 10 atro. To inaczej było. Dobrze, niż poprzednio. A, tak, no. Inaczej. Dzięki. Trochę. Minimalnie tam. Nie, spoko. No. I tak, oni... Kurwa, zabijecie mnie. Dobra, nieważne. Jaszczuroczłaki podbiegają do was i najpierw będą próbować was ugryźć swoimi wielkimi paszczami, które są uzbrojone w milion małych ząbków po prostu. A więc najpierw za pierwszego, za atak ugryzieniem nie trafia cię atro, bo to jest tylko 12. Nie. Natomiast ma jeszcze pozostałe dwie ręce, więc najpierw zamachuje się w ciebie jednym tym długim szponem w prawej łapie, a potem z lewej łapy. Więc rzucę sobie od razu oba. Jeden to jest krytyk, jedyneczka, a drugi to 9, więc cię nie trafi, a ja sobie rzucę 2d6. Trójka to jest mój wybór, więc... Może mój wybór? Nie, twój wybór. Będziecie mieli po prostu ułatwienie w rzucie na niego, on jakby pokazuje tracimy jeden ze swoich słabych punktów, tak, i możecie go tutaj zaatakować z ułatwieniem. Drugi z nich natomiast też będzie się w ciebie atro próbować wgryźć najpierw, ale 11 cię nie trafia, później będzie próbować również cię prawą, lewą łapą. Prawą łapą cię nie trafia, lewą łapą to jest 18. To plus 4 mają do łap? I tu 3. I tu mają 4. To bym nie trafił, gdybym w reakcji nie użył swojego wyszkolenia w pojedynkowaniu się i nie odbił jego ciosu, dodając sobie 3 do AC, mając aktualnie 20 na ten atak. Po prostu łapię jego cios łańcuchem od nunchaka, szykując się do ataku. Dobrze, Elmenorze. To ja powtarzam akcję w takim razie, no. Tamte się odsłania, w sensie pokazuje swój ten słaby punkt. Słaby punkt, dokładnie. Ja ten słaby punkt wykorzystuję, naśmiewając się z niego. Jojo ci widać. Proszę o rzut na mądrość 14. Nie udało się. Raczej nie, upewnię się, ale oni chyba mają, no bo mają... Na 0, więc nie. Za 5. Dotknęło go to dosyć mocno. To wszystko.
Polecam się na przyszłość. Jakby dalej ktoś będzie mieć ułatwienie, no bo to był czar, więc to nie było jakby na atak, więc atro. A, bo to w jednym ataku nie, nie na ten, no to tak. No to ja się zamachuję w tego, co odsłonił swój słaby punkt i nunchakiem już, dzięki bogom, co mi też zwiększa AC. I leci w jego stronę potężnie za 27 na trafienie. No, trafiony. 11 obrażeń magicznych. Zakładam, że to... Obijesz go, nie zabijesz, tak jest. Znaczy nie ogłuszasz. I kolejny za 27. Za 9 obrażeń magicznych. Ale to jest wystarczająco. Więc, żeby go ogłuszyć. Jak złapałem tego jednego łapę, odrzucam ją i wykorzystuję ten impet, żeby zamachnąć się nunchakiem po prostu po głowie dwa razy. I chłop dostaje dwa razy w łeb. I opada gdzieś tam na ziemię, kolejny. A w tego drugiego, co stoi obok, któremu właśnie odrzuciłem łapę, teraz z kolanka chcę wyjechać właśnie gdzieś w żebra, które ma odsłonięte, bo tą łapę mu odsunąłem z drogi. O. I to jest unarmed 17. Tak, trafisz? I to jest za 6 obrażeń. Moje kij przepływa przez jego ciało, zadając mu magiczne obrażenia. Od kolanka. W żebra. Dobrze. I teraz widzicie, jak za śluzy, która jest na wprost was, wybiega kolejny mózg na czterech kończynach i zaczyna się zbliżać w waszą stronę. Wydając przy tym jakieś specyficzne odgłosy, takie... takie i delikatnie zaczyna wibrować przy tym. W sensie on sam w sobie delikatnie wibruje. Ila. Dobra. Strzelam w tego, którego będzie mi najlepiej widać między Ilą, między Emą a Atro. Czyli chyba w jaszczura najpierw. Trafiony. No to leci strzała i wali za 7. Ranisz go, ale jeszcze nie zabijesz. Za 22. Trafiony. Leci druga za 13. To jest wystarczające, żeby go zabić, a pisz sobie, jak to robisz. Dobrze, to jedna moja strzała, myślę, obija mu się w klatkę piersiową, ale druga gdzieś tam przechodzi przez gardło. Czy to tam ma? Coś jeszcze będziesz robić? Tak, i jeszcze walę tego Heartbreakera na ogra, który stoi tuż obok. 25. Trafiasz. Za 9, czyli po prostu jeszcze trzecia strzała latuje prosto w kuśpyrę tego ogra. Co? No w nogę mu trafia, no! Okej, okay, dobra. Przepraszam. To jakieś konne nazewnictwo? Nie! Kuśpyra. Kuśpyra. Kurwa, nie. Ale brzmi zajebiście. No. Możemy uznać, że ogry mają taką część ciała. No to w kuśpyrę, no. No. Brzmi, no, nieważne, jak co brzmi. Też chciałam to powiedzieć. Nie kuśka, tylko kuśpyra, kurwa. Teraz kolej tych brzydkich ogrów, które podbiegają do was, również blokując wam drogę. Nesun. Głupie, no więc cóż. D20 a teraz zrobimy odwrotnie, powyżej 10 będzie Emma. Emma, teraz ty. Te brzydkie ogry zamachują się na ciebie, Emma. One mają te kościane pałki, więc najpierw jeden. Ale on ma 8, więc się nie trafia. Drugi z nich ma 23. Prawda. Tak myślałam. Więc tak samo. 2d4 będzie obuchowych. Plus 3, czyli tutaj mamy łącznie 10. Plus 2 obrażenia kłute, czyli 12. Dobrze. Bolało w chuj. To myślałam się. I teraz twoja kolej. Czujesz po prostu, jak ten jeden z tych ogrów, mimo że są dosyć głupie, ale stoisz mniej więcej w podobny sposób, jak stałaś, powiedzmy, i dostajesz tą maczugą po prostu praktycznie w to samo miejsce i to ci tak rozdziera po prostu ten moment. Emma, nie zważając na otrzymane rany, on jak cofa tą maczugę równomiernie, jak on cofa tą maczugę równocześnie, ja wypycham swój miecz w jego stronę. 19. Trafiony. To jest 13 punktów obrażeń, dostaję.
To był ten, który był ranny, więc go zabijasz, opisz sobie. To jest po prostu sama sytuacja. Dostaję od niego zmaczugi i w tym samym momencie dźgam go prosto w serce, bo oni są głupi. Oni w tym, jak oni atakują, to oni się odsłaniają całkowicie. I w bonus akcji chcę strzelić do drugiego, którego stoi zaraz obok nas. Easy kill. 25 na trafienie. Trafiony. I to jest 5 punktów obrażeń. Obity. I to tyle. Ja chcę krzyknąć. Mordegar, strzelaj w ten mózg! On jest jakiś inny. Okej. Okay. Przesunę się tak, żebym widział ten mózg, który jest jakiś inny i spróbuję do niego strzelić. 22 trafia. Za 6. On widzi, że ten twój bełt po prostu gdzieś tam w te tkanki mózgowe gdzieś tam się wbija i po chwili tam znika. Trochę gdzieś krwi kapie z tego mózgu, ale on dalej jest na etapie biegnięcia w waszą stronę. 16 też jest wystarczające. Drugie trafienie za 5 punktów. Widzisz podobną sytuację, jak była przed chwilą, też ten bełt, gdzie go trafia, znika i trochę gdzieś tam uszkadza mu te elementy mózgu, ale on dalej jest w stanie się poruszać, Elmenorze. Więc tak, przez Emmę, przez nad jej ramieniem, chcę dźwignąć tego brzydkiego, który stoi, który dostał mocno. Ja chcę go wykończyć, ale uważam, że po prostu nie mogę przez Emmę rzucać zaklęcia obrażania go, ponieważ mogę nieco trafić Emmę, tak? I ona się obrazi. No. Więc wolę go dźgnąć rapierem. Przez pola sojuszników w teorii można się poruszać z połową prędkości chyba? Nie wiem. Bo mogą się przemieścić, żeby cię przepuścić, nie? To był argument Elmenora. Niezależnie od tego, czy tak mechanicznie to działa, czy nie. Taka była jego myśl. Tak, tylko nie wiem, czy możesz rapierem, jak Emma ci stoi na kafelku po drodze. Słuchajcie, no jeżeli nie mogę, no to wtedy nic ogry nie zrobię. Ogry nie mogły, więc no... No w sumie tak, no bo no dwie osoby maksymalnie mogły się zmieścić. No to w takim razie nie będę dźgał rapierem. Ktoś musiał wcześniej zadeklarować, że się odsuwa w swojej turze, nie? To nie będę w takim razie dźgał rapierem. To widząc, że niestety nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ zarówno Atro, jak i Emma stoją murem niezdobytym, prawda, przede mną i nie jestem w stanie nic zrobić. No to faktycznie jestem zmuszony użyć Vicious Mockery po raz kolejny, obrażając przeciwnika i mając nadzieję na to, że nikogo więcej dookoła nie trafię. Więc rzut na mądrość tego gościa. Poproszę. Nie weszło, okay. Rzucaj obrażenia. Oni są naprawdę tępi. 3. Poziom mojej przydatności osiągnął kurwa maksimum. Koniec. On ogólnie zdecydowanie się rozkojarza na chwilę i zaczyna gdzieś tam tą maczugą tak osukiwać gdzieś ścianę. Atro. Wychodzę z tego pomieszczenia, przez tą błonę, okrążam tego półogra, brzdala, mijam ten mózg, odchodząc też od tego ogra, jakby wymijam obu, nie zważając na ataki okazyjne. Gdzieś tam po tych trupach, gdzieś tam je omijam, żeby nie być z nikim w zasięgu. Czy oni coś robią? Tak, zdecydowanie. Skoro biegniesz obok obu, to oni będą próbować cię oboje trafić. Mogą. Ogr ma utrudnienie. Mhm. Więc cię nie trafia, bo to jest 9. A pożarasz maksymalną jedynkę, więc... 2d6. No a jak, ale dużo krytyków mówią, że będzie śmiesznie. No i piąteczka, no to po prostu będzie mieć utrudnienie. Świetnie. Sięgam po dwie kulki w bonus akcji, wyciągam, znaczy korzystam z cancel shota i strzelam do tego pożeracza umysłu, który tyka dziwnie. To jest 22 na trafienie? Trafiony. To jest za 13 obrażeń? Gdyby to nie był mózg, to byś stwierdził, że go ogłuszasz, ale... To jest mózg, więc co robisz z mózgiem? Poprzedniego ogłosiłem. Nie wiem. To jest dobre pytanie, czy ogłosiłeś? No, nie wiem, dostaję gdzieś kulką
pomiędzy dwie półkule i mu gdzieś tam utknęła, że ja myślę, że mu odcięła jakąś funkcję i po prostu padł. Więc dopóki ta kulka mu nie wypadnie, to on, jakby tam mu jakieś przejście, którąś część mózgu nacisnęło tak, że utknęła pomiędzy życia, ten. Nie, po prostu umarł. Ucięło mu funkcję, nie wiem, poruszania się i ten. No i padł, nie wiem. Może umarł, nie wiem, potem zobaczę. Widzisz też w tym momencie, że jak ta kulka w niego wleciała, faktycznie gdzieś tam on się też rozjechał na te cztery części i zrobiła się z niego taka miezga obrzydliwa, to zauważasz, że pomiędzy tymi strukturami mózgu coś tam się błysnęło na srebro. Nie twoja kulka, coś innego, coś większego. Okej, okay. Ale nie sam mózg błysnął, tylko coś, jakiś element. Coś w nim, no. Okej, okay. Drugą kulką strzelam w takim razie w tego ogra. 11? To za mało, żeby go trafić. Nieźle, jakby wykorzystałem bonusową, więc się wracam wtedy tam, gdzie stałem, po prostu omijając tego ogra, ponownie stając koło Emmy. Z nim czekamy więc. Ila? Dobrze, strzelam w ogra. 15. Trafiony. Za 11 obrażeń. Już się stoi? Jeszcze żyje, jeszcze dyszy. Ale ledwo już tak zaczyna. Za 8. Zabity! No to po prostu jedna moja strzała leciała w jeden jego czodu, druga w drugi. Został tak idealnie. Ja odpadł. No ale po tej bitwie teraz to ja idę i będę zbierać swoje strzały, które jeszcze się nadają do czegoś. Bo mi się kuźwa chyba zaczynają kończyć. Stoję jeszcze przez chwilę i nasłuchuję, czy ucichło, nikt więcej nie biegnie? Nie, jest cisza, spokój, poza dźwiękami statku, który już znacie, do których już się trochę przyzwyczailiście. Anna rozgląda się, chce się usiąść, ale wszędzie jest miękko. Dobra, wybaczcie mi moje małe wybiegnięcie, ale miałem wrażenie, że ten mózg zaraz eksploduje czy coś. Bo wydawał dźwięki podobne do wynalazków Mordegarda. Tak mi się skojarzyło, i więc wolałem się go pozbyć, zanim dobiegnie do nas. Rosamunda była z nami przez bardzo długi czas i no, eksplodowała, ale znaczy no prawie, ale to w wyniku wrogich działań. Bo jeden twój wynalazek nie eksplodował, to nagle wszystkie nie eksplodują. Jasne, jasne, Mordegard, no pewnie. Emma w tym czasie, jak oni tam się kłócą, łyknie tą potkę, którą znalazła. Emma, nie chcesz tarczy może jakieś następnym razem? Spojrzę tylko na ciebie wymownie i przejdzie dalej do tego pomieszczenia tam z tymi mózgami. A, bo masz kuszę, no nieważne, nieważne. To też wychodzę, omijam te trupy wszystkie. Chcę się przyjrzeć im, przeszukać. Czy mają coś ciekawego przy sobie? No ogólnie to nawet nie bardzo masz co przeszukiwać. W sensie, no bo te jeszcze człeki były po prostu nagie, tak? Nie miały nic przy sobie. Po prostu tak atakowały pazurami. A te brzydkie ogry, no to miały tylko tą maczugę i taką przepaskę skórzaną, jakby taką futerkową, nie? Więc no... No jedynie co, to możesz podejść tylko do tego pożeracza intelektu, żeby zerknąć, co tam się zaświeciło. Dobra, do dupy nie będę im zaglądał, więc jedynie co, to właśnie też potem podejdę tak, bezpiecznie. Co przeszukuję te cosi? To ja podejdę do tego mózgu i chcę się mu przyjrzeć, temu zwierzaczkowi. Okej, okay, a co chcesz się konkretnie wiedzieć? Po prostu się przyglądasz tamten, patrzysz, z czego zbudowany, czy... Przyglądam mu się, analizuję, co to jest w ogóle, skąd to się wzięło, skąd mu wychodzą te łapy, co to ma być. To ogólnie widzisz, no, że po prostu, tak jak masz po prostu mózg, tak jakby od spodu tego mózgu wysunęły się te łapy, jedna, druga, trzecia, czwarta, ale to wygląda normalnie jak mózg, tylko po prostu taki ożywiony. Nie wiem skąd wiem, jak wygląda mózg, ale okej. Okay. Nie wiem, może kiedyś kogoś zabiłaś, czy coś, to mózg wyleciał, co przecięłaś, ten, nie wiem. Czy pochodzisz z w sumie zamożnego rodu, może ucieli? Tak, ale nigdy nie widziałem mózgu na żywo. Może przy jakimś zwierzęciu, jak obrabiali coś gdzieś tam, że to coś ścinali, jak się, nie wiem, przechodziłaś gdzieś przez kuchnię, czy coś.
Raczej się domyślasz, że normalnie mózgi łap nie mają. No to na pewno. Chuj go. Niektórzy ten jedzą muszczki jako rarytas, nie? Więc może. Dobrze, ale nic nie zauważam w nim oprócz kulki. Dobrze, no ten, jeśli podchodzisz do tego, którego ostatniego Atro jakby pozbawił funkcjonalności, no, to tam była też taka srebrna coś, nie? Co opisywałam. Więc jak się przyglądasz temu, zobacz, że to jest. To wygląda po prostu jak taka bomba, nie? Srebrna kula. I jak się tak przyglądasz, to zauważasz, że w środku znajduje się jakiś taki zielony gaz. Coś takiego. To srebrna kula, czy przezroczysta? Ona jest srebrna, ale jak tak się przyjrzysz, to widać mniej więcej w środku, co tam jest, nie? I widać kolor. Więc troszeczkę tak półprzezroczysta jest, nie? Ja chcę się przyjrzeć, czy jestem w stanie bezpiecznie wyjąć to coś z niego. W sensie bezpiecznie, nie? Że nie zabiję tego czegoś, bo mam to w dupie, tylko czy to czasem po prostu się nie otworzy, nie wybuchnie. Myślę, że jesteś w stanie to wyjąć. Plus, no, tylko trzeba by było to dosyć zręcznie zrobić, nie? Żeby nie uszkodzić gdzieś tam tego, żeby to faktycznie się nie popsuło, ale jesteś w stanie to zrobić. To nie jest jakoś super trudne. Więc ja uważam, że to nie jest super trudne, no to postaram się to wyjąć. Zwinne dłonie. 24. Bez problemu to wyciągasz, nawet się nie ubrudzisz za bardzo tym muszczkiem ani nic, bo tak delikatnie tam tylko dwoma palcami to podważasz, potem to wyciągasz i udaje ci się tam wyjąć. No to się tym zajmuję, wyciągam to. To ja podchodzę w międzyczasie i patrzę i tak... O, kurwa, jednak miałem rację. Ty, Mordegard, patrz, wygląda prawie jak twoje, tylko nie z ogniem, tylko... Co to jest? I się przyglądam też tam, jak... Możesz rozpoznać substancje swoimi tam. Wiesz. Chętnie. Na co? Intuicja, medycyna, nie wiem, co tam... Medycyna w sumie będzie fajnie pasować do tego. 14. Przydałaby się teraz inspiracja od Elmenora. No, ale nie ma, wypstrykał się chyba. Więc nie jesteś w stanie... Się. Nie jesteś w stanie stwierdzić, nie jesteś w stanie zróżnicować po prostu tego. A czekaj. Czekaj. Jak to jest trucizna, to łatwiej. Tak, to jest trucizna. Okej. Okay. Trucizna. Tak, to jest bomba z trucizną. Wyślę ci linka. Przydatna rzecz. Jeszcze raz? Trucizna. Ale co ona robi? Słuchaj, jak tak rzucisz na 60 stóp, bo to tak ma kształt, że akurat sięgnie, to tak na 10 stóp, jak masz promień, radius to promień, tak, na promieniu 10 stóp się rozprzestrzeni ten trucizna, no dość łatwo do zwalczenia, bo tylko tam 12 na kondycję. No ale jest dość mocna. Wiem, że ile by była odporna na nią, bo się nie wchłania skórą, tylko trzeba ją wdechnąć. Więc jak ktoś nie musi oddychać, to ma łatwiej. No ale się utrzymuje chyba na tym... utrzymuje się na tym obszarze, więc jak coś nie rozwieje, to zostanie. No a te tu będą podatne, czy nie? Ciężko stwierdzić, nie wiem jak są odporni, no. To już zależy od raczej potwora, czy tam człowieka, niż od trucizny. Okej. Okay. Ogólnie 12 DC na kondycję, 3D6 damage'a jak nie wejdzie na kondycję, ale nie ma nic napisane, czy wchodzi połowa, czy nie wchodzi nic przy udanym... No jak nie ma napisane, to pewnie nic nie wchodzi po prostu. No. To jest głupie, powinno być precyzowane. Powinno być. Zwykły wiatr może to rozwiać po 4 rundach, a mocny wiatr może rozwiać to po jednej rundzie, tylko że tu nie wieje na przykład, więc chyba tego nie rozwieje nigdy. Na czarnym rynku za 65 zł. O, to może sprzedam. Jest nielegalne. No, na czarnym rynku. Trzeba. To mnie akurat nie interesuje. Chowam ją. Dobrze, więc jesteście po walce.
Jest dosyć sporo trupów, ale nie ma w ogóle krwi, bo została wchłonięta. Co robicie? Ja ile chcę zaznaczyć. Znaczy ja się przychodzę pomiędzy tymi trupami, bo nie wiem, jakieś tam były ogłoszone przez Atro. Chcę wyciągnąć swój krótki miecz i no, nie zamierzam zostawić tego przy życiu. No został ogólnie tylko jeden ten jaszczuroczłek, który został ogłuszony przez Atro. Jak podchodzisz do tych mózgów i tak je szturchasz, to może tam dla pewności gdzieś tam je przebijasz jeszcze tym mieczem, ale raczej jesteś pewna, że one by nie wróciły do funkcjonalności. No ale tego jaszczuroczłeka z obrzydzeniem chcę dobić swoim mieczem. Ale być może nie chcesz też mówić Atro, że zabił jakieś mózgi, więc... Nie, nic nie mówię, po prostu tak... No dla pewności dobijam je, wiesz, tak żeby widział, że ja niby je zabijam, że to nie on. Tak, to ja. I latam siedzi w kutkach i nie żyje, nie żyje. No. Ktoś musi posprzątać. To za Atro gdzieś jeszcze skądś coś wybiegnie? Słuchaj, takie miałem przeczucie po prostu. Ja nie wiem skąd. Co teraz ci mówi twoje przeczucie? Że dobra robota, drużyno. Dzięki. Coraz lepiej nam idzie. Wrażenie. Nie powiedziałabym. Dobra, to gdzie teraz idziemy? To, że przeciwnicy są potężni, to już tutaj ciężko taktyką zaradzić na to. Dobrze, może sprawdźmy najpierw te pomieszczenia, z których wybiegły te jaszczury i ogry, czy ich tam dziwa więcej nie ma. Pewnie dobry nie, pomysł, ale... To Emma podejdzie do pierwszych drzwi, przy których stoi, tych po prawej stronie. Idę za Emma. Tak, ja też idę za Emma. Wpychamy się tam, rozpychamy się łokciami z Ilą. Emma wchodzi pierwsza, a my tam... Nie! Emma, podchodzisz tam jako pierwsza i tak zerkasz przez dziurę, tam jak się robi, nie widzisz żadnych wrogów, nie widzisz żadnego zagrożenia, ale pierwsze co zauważasz to, że tu są jakieś machiny oblężnicze, takie jak armaty, balisty, coś takiego. Część z nich też jest taka, że można by było je wykorzystać na statkach. Widzisz też jakieś takie mini śluzy w tym statku, że można by było je otworzyć i je tam wsunąć, te na przykład armaty, i strzelać z nich. No i ogólnie poza tym to tutaj nic takiego specjalnego nie ma. Widzisz parę jakichś takich miejsc, w których faktycznie mogły te stworzenia, które tutaj były, nocować, tak? Są jakieś takie leża tymczasowe i jest jakieś takie miejsce, gdzie są jakieś resztki żarcia, takie już śmierdzące, brzydkie, ohydne. Chciałabym, moje ciała. Chcę podejść i sprawdzić, na jaką amunicję to strzelę, no, jak to działa, co to jest w ogóle? Jak się im przyglądasz, to faktycznie to są zwykłe armaty na proch, więc nic takiego specjalnego. Bardzo specjalne, rzadko to spotyka nas, co to w ogóle jest? Dobrze, a czy tu jest jakiś proch? Tak. Ale... W sensie co? No, w skrzynkach gdzieś stoją porozmieszczane, czy... No myślę, że na spokojnie koło tych armat po prostu są jakieś takie skrzynki, które już dobrze znacie, które wyglądają trochę jak wnętrze mimików i w tym jest wsypany ten proch. Te skrzynki można przemieszczać. Tak. To ja chcę je poukładać w kubkę, na środku pomieszczenia. Dobrze, bez problemu. To zaczynam to robić. Emma, co ty robisz? Bo pomyślałam, że jak pierdolnie, to inny roz. A co to jest? Taki proszek, co wybucha. W książkach czytałam. Proch? O. Fajny pomysł. Ale nie wiem, czy jak to odpalimy, to jest... Znaczy, no nie mam zamiaru teraz tego odpalać, nie, ale lepiej to zrobić w jednym miejscu niż... Tak. Tak, tylko jak tu jest winda i stąd nie znajdziemy wyjścia, to i tak tutaj to nam nic nie da. W sensie chyba, że jakiś długi ląd poprowadzimy. Mordegard? No? Po prostu ktoś się poświęci, to podpali, na przykład Mordegard, tak, on lubi takie rzeczy. Ten. Czy twoja mistrzyni się chwaliła, że ona i te dwa gnomy wytwarzały może proch dla tych ogrów? Konkretnie o prochu nic nie mówiła, ale zajmowali się różnymi rzeczami. Znaczy nie pamiętam chyba. Nie mówiła. Kurwa, spojrzałem się na Sepka i chuj. Pękło. Ja nie mogę, bo ona mówi normalnie, ale ja mam wrażenie, że ona tak udaje, w sensie ona tak moduluje ten głos.
Jakby to specjalnie robiła, no to jest straszne. No i wtedy... No i wtedy właśnie ale to... jeden do jednego tak brzmi. Na bank coś naklikałeś na tym mikrofonie, nie ma chuja, że nie. Nic nie naklik, on tu nie ma przycisków, to jest ten sam, co wszyscy go mają, kurwa. Jest przycisk wyłączyć go. Ja nie mam takiego, więc... A weź go wyłącz i włącz ponownie. Kablem może, albo no. Może Madzia ma po prostu taki głos i nigdy go nie słyszeliśmy. Bardzo możliwe. Wewnętrzny. Halo! No teraz normalnie brzmi. Jak ja brzmię? No teraz jest normalnie. Okej. Okay. No weź zrób tak jak wcześniej. No nie jestem w stanie. Ale naprawiłaś się, dobra. Ale przynajmniej wszyscy nie będą rechotać, jak zaczynam coś powiedzieć. Mordekar, coś ci utknął w gardle, czy... Kłaczek. Jak zaczynam coś powiedzieć? Jak zaczynam coś mówić, kurdeż. Późno jest, umysł mi powoli wysiada. Dobra, nie mówiła ci, dobra, bo mają tu pełno prochu, ale nie zapędzaj się, jeszcze nie wysadzamy. No, jeszcze. Dobra. I ja się kieruję w takim razie do tego drugiego pomieszczenia. Jak do niego wchodzisz, to on jest bliźniaczo podobny. Też tu są armaty, są też te legowiska dla tych stworzeń, są jakieś tam resztki śmierdzącego jedzenia, ale no nic nowego nie znajdujesz. Okej. Okay. A mówiłeś, że tam są, jak są te armaty, to że tam są też takie te małe, takie śluzy, tak? Tak, tak, tak. A czy jak ja podchodzę do tej śluzy małej, to ona się też otwiera i mogę przywyjrzeć na przykład przez nią? Możesz. To się otwiera się i mogę wyjrzeć, tak? Tak ona jest. To jest na zasadzie, że na przykład mi się tam zmieściła, czy... Nie, to jest na tyle dosyć małe, że tylko jakby ta armata, ten czubek armaty tam wejdzie, nie? To nie jest jakoś... No... Wiesz. Więc głowa... łatwiej, żebyś tam wyszła. Jak głowa przejdzie, to reszta ciała też przejdzie. A co, tylko? Armata raczej nie jest malutka. No, nie wiem, no, wątpię, żebyś... No może jak się mocno byś wcisnęła, to byś weszła. No. O, ale wydaje się powiedzieć, że Ema, nie wiem, cycki ma to duże i się nie przyciśnie. No jakby to nie jest aż tak duże raczej, no może jak się trochę tam byś pogimnastykowała, to byś przeszła, ale no nie bez trudności, nie? Okej. Okay. Jak się popieści, to się zmieści. Dokładnie. Żywe w końcu. No, ale jesteś w stanie wyjrzeć, jak wyglądasz, no to jesteś trochę wyżej na tym statku niż jak byliście na pokładzie faktycznie i widzisz... Widzisz mury miasta, widzisz port, widzisz rzekę. No dobra, no okej, okay, no. Nie widzisz tych ludzi, których uratowaliście aktualnie gdzieś tam na tej plaży czy coś. No, niech coś. Jak już wyglądasz, co ci mówię, nie? Bardziej szukam jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego, ale okej. Okay. Śmierć to jest jedyne wyjście ewakuacyjne. Ja jeszcze podejdę do tego posągu pseudo z jakiejś formy biologicznej i się przyjrzę. Co to jest? Czy to w ogóle dotknę tego, czy to... Albo nie dotykać tego? Patrzcie, co żywe może jest albo coś i stoi po prostu nieruchomo. Żywe to na pewno nie jest. Prędzej może jakby to było coś, co może było kiedyś żywe, ale już jest martwe i może wypchane albo coś takiego. No ale też jakby ten statek trochę przejął nad tym kontrolę, dlatego to też jest jakby... wygląda jak ten statek trochę, jeśli chodzi o teksturę i tak dalej. Ale no... W tym momencie nie jest żywe, jest bardziej jak posąg. Bo mi się zaczyna coraz bardziej wydawać, że to kiedyś był normalny statek, tylko to obeszło tym żywym organizmem. I to jest jak pasożyt? Coś takiego może, bo kurde, mają proch, armaty, chociaż winda by była, nie wiem, czy winda by była na normalnym, chyba że gnomi jakiś dziwny statek. No ale łupieżcy umysłu, co by sobie posąg na środku sali postawili? Jakiegoś wypchanego coś? Jakąś nieudaną sztukę taksidermiczną? Może to też jakieś tam bóstwo, w które wierzą. Czy ja mogę się przyjrzeć na jakąś przyrodę, sztukę przetrwania, czy to jest zszyte z kilku różnych stworzeń faktycznie, czy to jest jakby jeden kawałek? Czy że przez to, że to tak obrosło, to nie widać? Możesz, ale mam też pytanie, czy ktoś na przykład z jakimiś planami materialnymi miał jakieś styczność, albo się tym interesował, cokolwiek? Tak. Emma jak za dużo wypiła w karczmie.
Mi się wydaje, że Mordegard mógł. Nie jakoś super głęboko, ale na pewno go to zaciekawiło, jak usłyszał. A miał szansę usłyszeć, więc nie wiem. Ja to tylko ze swoim. No jak swoim to nie. Dobra, Atro, ty możesz sobie rzucić na medycynę, myślę. A ty, Mordegardzie, może jako wiedza tajemna, no bo w sumie to jest dosyć takie... Wiem, że to bardziej jest do czarów, do magii, ale tak... Nie jest to powszechna wiedza. Ja 21. Mhm. 23. Atro, ty jesteś w stanie stwierdzić, że tak, to jest jedno stworzenie, to nie jest w ogóle zszyte w żaden sposób, to po prostu takie było. Mordegardzie, no skoro ci weszło, to wiesz, że to stworzenie nazywa się Neogi i on pochodzi z jakiegoś odległego regionu planu materialnego. Nikt tak naprawdę do końca nie wie, z której części. Jest to całkowicie obcy gatunek, który jest bardzo rzadko spotykany, ale miał jakieś wrodzone zdolności kontroli umysłu i często lubią zmuszać inne stworzenia do niewoli, żeby im służyły. Okej, przekazuję te informacje wszystkim. No fuj, to może to pochodzi tam od nich? Cholera wie, jak to też nad umysłem panuje. Panowało kiedyś. Wydaje mi się, że pochodzi od nich, na pewno. Cóż, chodźmy dalej. Właśnie, chciałem tak zapytać, czy Emma może przejść dalej jak już. Tak, możemy przejść dalej. Jak wchodzisz do kolejnego pomieszczenia, które jest na prawo, to tutaj znajdujesz coś w rodzaju takiej kuchni, powiedzmy. Tutaj są jakieś przybory, które mogłyby kojarzyć się z jakimiś nożami, widelcami, ale są takie bardzo powyginane i dosyć giętkie. Jest kilka takich blatów i tam raczej nie znajdujesz rzeczy, które wyglądają jakby to było do jedzenia, tylko bardziej jakby ktoś po prostu robił sobie tutaj jakieś sekcje zwłok albo coś takiego. Czyli bardziej jak jakaś, nie wiem, może kostnica, coś takiego, ale wygląda na pierwszy rzut oka bardziej jak kuchnia. No, śniadania to robili. Nie wchodzę nawet głębiej, tylko tak. Fuj. I idę dalej, do następnego pomieszczenia. A co robią w tym czasie? To ja w międzyczasie poszedłem do pokoju naprzeciwko. Dobrze, wchodzisz do pokoju naprzeciwko i tutaj zauważasz, że jest pomieszczenie, w którym po prostu znajdują się kolejne jakieś metalowe części. Tutaj jest też stół, który wygląda jak taki warsztat, więc tutaj ktoś musiał coś robić. Może z tych części, które były na dole, bo widzisz podobne rzeczy, podobne śrubki, podobne elementy, ale aktualnie to jest jakby w fazie gdzieś tam robienia, jeszcze nie ma ukończonej części żadnej. No i jest kilka jakichś takich półek, które też wyglądają trochę jak w bibliotece, które były i tam na tych półkach są poukładane właśnie też różne narzędzia takie, które można było uznać za śrubokręt i tak dalej. Nie? To tak w miarę wygląda to jak to, co używacie. No to ja chcę stąd wyjść i powiedzieć tam Mordegardowi, że znalazłem pokój dla niego i się skieruję na lewo. Okej. To jak słyszę, że to jest pokój dla mnie, no wiesz, no z jednej strony nie mam pewności, czy Elmenor ma na myśli pokój bez klamek, czy... bo tutaj różnie o mnie myślą, ale idę tam. Tu żadne drzwi nie mają klamki. No właśnie. To jest miejsce idealne dla nas po prostu. Ja się kieruję za Emmą. Bo za mną, bo już miejsca nie ma. No to za Ilą, która się kieruje za Emmą. Dobrze, a Mordegard, ty idziesz do tego pomieszczenia, czy za Elmenorem? Idę do tego pomieszczenia. Mhm. Dobrze. Rozglądam się, że może tam coś znajdę. Możesz sobie rzucić na percepcję, a teraz tak, skoro reszta idzie w tą samą stronę, no ogólnie jak zerkacie najpierw, zanim w ogóle tam wejdziecie do środka, to widzicie kilka kolejnych maszyn, bardziej coś jakby jedną maszynę, która wygląda jak taki generator jakiejś energii, idą od niego
kolejne jakieś rury. I tymi rurami leci jakieś fioletowe, takie fluorescencyjne, fluorescencyjna maść taka, do kolejnych takich okrągłych kul. W tych kulach tak się to zagęszcza bardziej jeszcze, bo wcześniej to było takie luźne, potem to przechodzi gdzieś dalej. A z drugiej strony jest taki kolejny, większy, ale on nie wygląda jak ten mniejszy generator, tylko po prostu jakby tam był taki zbiornik na coś, nie? I tam też ta fioletowa maść się zbiera cały czas. I w momencie, gdy wszyscy wchodzicie do środka... Z wyjątkiem Mordegarda. Tak, z wyjątkiem Mordegarda, który gdzieś został, widzicie, jak te śluzy, które były za wami, się zamykają, ale wyglądają w tym momencie jak to, co było, jak żeście jechali tą windą, że się to po prostu zamknęło i zrobiło się takie bardzo sztywne. I przed wami również są trzy przejścia i one również się tak zatrzasnęły, przymknęły. I może być problem, żeby wyjść, ponieważ w tym momencie z tych czterech okrągłych kul zaczyna wyciekać ta fioletowa maść na podłogę i zaczyna się zbierać. Zaczyna was zalewać po prostu w tym pomieszczeniu. Aha. Robię sepuku. Legard, wysataj ten statek w pisto. Oglądam, kurwa. Tej, oglądam maszynę. Czy na tych generatorach, czy chuj co to jest w końcu, są jakieś wajchy, przyciski, cokolwiek? Jakieś te runy do odczytania przez Elmenora? Cokolwiek, co nas uratuje. Na generatorze na pewno jest jakieś parę przycisków, ale widzicie też przy tych śluzach, nie? Które prowadzą, przy każdej ze śluz, są korby jakieś takie. Takie jak w statkach, nie? Do otwierania jakichś tych, to takie korbki małe, tylko one są zrobione z macek. Jest jedna macka, która idzie z prawej, tak zaokrągla się, i druga macka, która idzie z lewej, też się zaokrągla, razem tworzą takie kółko i kolejne mniejsze macki w środku, które tworzą te korbki, nie? Chwytam mackę. Czy w ogóle mogę... Coś wskazuje, do czego one służą? Jak się na nie patrzy? Są do czegoś podobne? 10. Zauważ, że coś faktycznie z każdej z tych korb jest jakaś rura prowadzi, jakiś kabel, ale nie widzisz dokąd dokładnie. Ciężko ci śledzić, bo jest tego tak dużo, że... Korba jak korba, trzeba wchać. Albo ciągnąć. Albo obrócić. To biorę pierwszą lepszą i obracam, żeby zakręcić, czy cokolwiek zamknąć. Cokolwiek to jest. W którą stronę przekręcasz? W tą, w którą wydaje mi się, że się zakręca. Dobrze, więc w tym momencie słyszysz, jak myślę, że to będzie w prawo, nie? Myślę. No, więc tak? Ja nigdy nie pamiętam, którą stronę się otwiera, którą zamyka, więc czy w prawo. Czy oni mają unormowane, w którą stronę się otwiera, a zamyka? Czy to jest statek, to jest kurwa, dobre pytanie, kosmitów, nie? Praktycznie? Więc... No, więc ogólnie, Emmo, kręcisz w prawo tą korbką i zauważasz, że pierwsze co? Ta maść zaczyna z jednej z tych kul trochę szybciej ciec i słyszysz takie krzyk, 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 jak to? Chrobotanie. To zaczynam kręcić w drugą stronę, no jakby... W drugą stronę kręcisz i tylko jesteś w stanie na razie to zamknąć do momentu, aż to tylko tak ciurkiem leci delikatnie. Kurwa, po co ktoś coś robi, żeby to nie działało? Ja też podbiegam do jednej i kręcę w tą samą stronę, co Emma zaczęła w tą drugą stronę kręcić, więc w lewo. Jeżeli jest jeszcze coś, jeszcze jakaś kolejna, to ja też mogę kręcić. Też, no ja deklarowałem, że podchodzę jak pierwszy, ale chwytam za mackę. Dobrze, i wszyscy kręcicie w tą samą stronę? No w przeciwną raczej nie damy rady. Dobrze, więc kręcicie wszyscy w lewą stronę i w tym momencie jakby te korby się odblokowują, jesteście w stanie całkowicie zamknąć dostęp tej fioletowej mazi, która zaczęła wypływać i zamyka się to. Trochę jej jest na podłodze, powiedzmy tak, że trochę wam chlupocze pod butami ta maź, ale nie zalała was na tyle, żeby wam jakąś większą krzywdę zrobić. Po co komu takie pomieszczenie, w którym gromadzi się maź, po prostu zalewa wszystko? Czy ja mogę rozpoznać tą maść jakimś cudem? Czy to jest jakieś kompletnie obce? Raczej może być ciężko, żebyś to rozpoznał, bo to jest bardziej... Może to jest ta ich komora nawilżająca. Okej, ale jak się
przyklęknę, to czy czuję jakieś wonie, na przykład parafiny, powiedzmy, jak są lampy olejne, to czy to jest typu paliwo, czy czuję na przykład jakieś takie kwasowe nuty, powiedzmy, że to może służyć do rozkładania ciała, czy coś takiego, nie? Jakiś kwas, czy ten... Chcę rozpoznać po prostu, czy to się może zapalić i to służy do napędzania tego, faktycznie, jak to są takie te. Czy jak będziemy w tym za długo stać, to czy nam zacznie zżerać po prostu buty i potem nas samych. Te dwa wybory mnie interesują. Po pierwsze, to na pewno nie jest nic żrzącego, bo raczej jakby było żrzące, to już byś zauważył jakieś zmiany na swoim obuwiu, ale nie widzisz nic, nie widzisz też, żeby w ogóle to pomieszczenie wyglądało jakkolwiek inaczej niż pozostałe, więc raczej to jest coś neutralnego pod tym kątem, ale bardzo możliwe, że mogłoby to być coś na zasadzie właśnie, żeby was zakonserwowało w jakiś sposób, nie? Żeby was udusiło i po prostu zatrzymało. Mam parę pustych fiolek, myślę, że sobie wezmę do dwóch na przykład. Naleję, zgarnę z dna, zakorkuję. Widzicie, jak to powoli też zaczyna się wchłaniać w ten statek w momencie, jak żeście to zablokowali, nie? Dobrze, jak te korki nie pomagają, to wyciągnę, znaczy miecz wyciągnę i co? Pomogło, zatrzymało się i zaczęło się wchłaniać. Czy dalej to wchłania się, czy przybywa tego coraz więcej? Nie, teraz wchłania po prostu statek to do siebie. Z powrotem jakby. Ale dalej jesteśmy tu zamknięci. Jeszcze tak. No, dlatego was znam miecz. Spróbuję otworzyć to coś. W sensie tą bramę, którą weszłam. Myślę, że dasz radę ją po paru ciosach przebić na tyle, żebyś tam przycisnąć. No to się przyciskam stamtąd w pizdu. Jak w Ace Venturze z tego jednonosorożca wychodził. Też sobie tak to wyobrażam. Jak to wygląda? No to też, chociaż, no jak one się przyciskają, to się jeszcze rozejrzę, czy nie ma tu innych przejść po prostu. Iść dalej albo... No. Owszem, są przejścia dalej. Widzisz kolejne trzy przejścia do przodu. Trzy są za wami, z dwóch z nich wyszliście i dwa są przed... i trzy są przed wami. Mortegardzie, ty nic niestety nie znajdujesz ciekawego, więc przeglądasz ten metal, przeglądasz i chcesz iść do swoich towarzyszy i wtedy wychodzi Emma przez tą śluzę, a tak się przyciska. Dziękuję bardzo za sesję. Mordegard uratował, właściwie wszyscy uratowaliśmy, nauczycielkę Mordegarda. Ale mamy tu jakąś taką dziwną relację, wręcz, no w zasadzie ona, myślę, zakrawa o kompleks Edypa? A może to jest kompleks Mordegarda? Ten Mordegard zawsze mnie zaskoczy, bo jedno słowo powiesz o jego nauczycielce, a ten zaraz psioczy. Nie rozumiem czemu, przecież jest już stara i w drogę nam wydłuża, a on obrażony i jeszcze się zachmurza. Dziwi mnie to wielce, co jest w tej nauczycielce. Czy niepełnosprawna jest z którejś strony, że jej pilnuje cały najeżony? A może nie widział jej już lat ładnych kilka i stęsknił się nasz Mordegard i ważna jest dla niego każda z nią chwilka? A może jeszcze o coś więcej tutaj chodzi? I są to tematy, w które się nie wchodzi. Jednak ja z natury ciekawy jestem takich rzeczy, bo zawsze wychodzą z tego ciekawe kwiatki. I nikt nie zaprzeczy.